Zwykle w firmach masz juniorów, midów i seniorów. My nie mamy juniorów i midów. Tu są, mieliśmy na początku, dlatego mogli, mogliśmy być tani. I odskąd po prostu zrozumieliśmy, że to nie jest ta droga, że nie da się rozmawiać z zarządem na temat ich największych problemów za pomocą mida albo juniora, to po prostu mamy tylko i wyłącznie seniorów i praca w środowisku pracy, w którym każdy jest super. Powoduje, że jakby tylko i wyłącznie się od siebie uczymy. Wyszedłem sobie z założenia, że nie mogę stawiać ludzi w sytuacji, w której oni muszą czasami wybierać pomiędzy, zarobię więcej, ale sprzedam coś klientowi, zaproponuję coś klientowi, w co nie do końca wierzę, albo coś jest zbyt ryzykowne. I w związku z tym po prostu stwierdziliśmy od początku, że będziemy płacić bardzo wysokie podstawy, które jakby postawia, po, po, pozwalają na bardzo komfortowe życie naszym ludziom, po to, żeby oni nie mieli dylematów w kierowaniu się dobrem klienta. Bartosz Majewski, Siemka. Cieszę się, że zgodziłeś się przejść do mojego podcastu. Umawialiśmy się już we wrześniu i tak jak ci mówiłem, ostatnio przygotowuję się do tych pytań, bo oczywiście miałem to zasypane w taskach, bo nie każdy mnie pyta o to, żebym przygotował mu takie wstępne pytanka. Więc zawsze najpierw zapraszam tych ludzi, którzy tego nie zrobili, to zapisałem sobie dalej i odkładałem to, jak, jak wiele rzeczy odkładam. No i akurat teraz zaczynam przygotowywać się do tych pytań. Patrzę na posty Twoje na Facebooku pat i. Jesteś w Warszawie, więc od razu się odezwałem, złapaliśmy się, skontaktowaliśmy się wczoraj, dzisiaj jesteśmy w studiu, także witam. Dzięki za zaproszenie. Jasne. Jakbyś może przedstawił ludziom, co robisz, czym się zajmujesz? Jasne. Prowadzę 30-osobową firmę doradczą o wdzięcznej nazwie KASBEK. Pomagamy zarządom firm w zmienianiu swoich procesów marketingowych, sprzedażowych czy w obsłudze klienta. Mhm. Czyli głównie pomagacie software house'om, z tego co wiem, z między innymi Uplower, Tak, Applover jest jednym z naszych klientów, przy czym software housey stanowią jakieś 20% naszych klientów. Cała reszta to są e-commerce, biznesy tradycyjne, rodzinne. To są bardzo często spółki usługowe, B2B, agencje digitalowe, firmy szkoleniowe. Mamy dużą różnorodność klientów. Bywają naprawdę odjechane case'y. Mhm. I wy macie ciekawy model biznesowy, bo nie jesteście osobami, które rzeczywiście robią tam sprzedaż za klienta, tylko jakby wkładacie swojego konsultanta i ten konsultant z tego co wiem, doradzę tej firmie, co mają zrobić i jak mają zrobić. Opowiedziałbyś troszeczkę mniej więcej, jak ten proces się ma? Jasne. Przychodzi do mnie przedsiębiorca i mówi, hej Bartek, mam taki problem, że mam trudność z zatrudnieniem dyrektora marketingu albo mam taki problem, że moja firma generuje spore przychody, ale nie generuje rentowności. Mhm. I, it, ITP, ITD i jakby w ramach projektów konsultingowych my po prostu wpinamy się w analitykę i rozpoznajemy problem i zaczynamy im po prostu rozwiązywać serię rzeczy na zasadzie zwykle jest tak, że to nie jest jeden problem, i nie jest jedna przyczyna sytuacji klienta, tylko tam jest 76 niedokręconych śrubek, 19 małych problemów i 3 duże. Mhm. I rozwiązanie tego zajmuje kilka, kilkanaście miesięcy i jakby efektem jest wzrost przychodu albo zysku klienta. Okej, okay. Czyli. Jak się klienci w takim razie na to zapatrują? Bo rozumiem, że przychodzą do was i wy trochę działacie jako takie, tacy problem solwerzy. Mhm. Czyli przychodzą i wy mówicie no dobra, no to pokażcie nam waszą analitykę, a my będziemy tutaj siedzieli kilka miesięcy i się zastanawiali, jak wam to rozwiązać. Rozumiem, że nie. ci klienci tacy są... Hmm. Nie, nie, nie. Raczej jest tak, że będziemy się zastanawiać parę dni, tylko zrobienie tych wszystkich rzeczy, które wymagane są do zrobienia efektu, zajmuje trochę dłuższą chwilę. Czy szybciej jest w przypadku, gdy robimy trochę bardziej inwazyjne rzeczy, na przykład obejmujemy stanowisko interim managera do spraw na przykład e-commerce'u, e bo takie rzeczy też się zdarzają. Czyli taki body leasing troszeczkę wrzucacie człowieka do na przykład e-commerce'u. Na no, exactly. tak Znaczy, W body leasingu masz tak, że bierzesz programistę i wrzucasz go na funkcję klepania tego kodu, a u nas jest tak, że zawsze wystawiamy interim managera, ale nie ma takich omnibusów, którzy są w stanie ogarnąć wszystkie problemy w danym case'ie. W związku z czym zwykle jest tak, że w skali roku pracuje się z siódemką, dziewiątką z nas mhm. per firma. Per firma. Tak. I z tego, co też słuchałem, macie ciekawy system abonamentowy. Uh -huh. Czyli jakbyś opowiedział troszeczkę, dlaczego podjąłeś taką decyzję, bo to było dla mnie ciekawe. Raz, że macie taki system abonamentowy, a dwa, że jakby na, na, kładziesz nacisk na to, że jesteście tani. To uh -huh. też było dla mnie ciekawe. Więc jakbyś troszeczkę to rozwinął. Sure. E, dobra, tak. Od modelu abonamentowego. Jakby przyjąłem sobie, że to jest w sumie bez sensu, jak y, funkcjonuje na przykład branża szkoleniowa, która sprzedaje roboczo dni trenera. Mhm. bo ten trener musi albo być na szkoleniu 15 dni w miesiącu i wtedy oczywiście zarabia górę hajsu, ale sprzedanie 15 dni szkoleniowych to jest jednak challenge. I jakby problem czasowy zaczyna się wtedy, jak właśnie albo sprzedajesz, albo realizujesz. Mhm. Dlatego ja stwierdziłem, że skoro problemy w firmach nigdy się nie kończą, jakby nie znam takiemu, takiego przedsiębiorcy, którym się po prostu wzięły i problemy skończyły. To dlaczego nie dostają tego wsparcia w trybie ciągłym? Mhm. I druga rzecz, którą my zrozumieliśmy, to jest to, że branża szkoleniowa i doradcza funkcjonowała przerzucając koszty hoteli i benzyny i samochodu z dojazdem dla klienta na klientów, w związku z czym to jest po prostu super drogie. Więc zaczęliśmy z bardzo niskich pułapów cenowych typu 1300 zł za abonament. Ale no już tak nie jest. To znaczy jakby stawki poleciały w górę bardzo mocno także u nas i teraz to są w przypadku projektów doradczych, abonamenty po kilka tysięcy złotych a w przypadku projektów interim managementowych po kilkanaście albo nawet dolne kilkadziesiąt. Okej, okay, czyli szybko poszybowaliście w górę. No, jakby zajęło to 4 lata, ale tak, no jesteśmy zupełnie innym teamem, też zaczęliśmy zatrudniać ludzi z zupełnie innej półki niż na początku. Zaczęliśmy się od tego, że było tanio, ale to już przeszłość. Okej, okay. My myślałem, że przyjdziesz i będziesz mi troszeczkę opowiadał o takiej wizji Amazona i tego, że trzeba być zawsze tani. Ja pamiętam, że kiedyś chciałem u Ciebie kupić doradztwo właśnie jeśli chodzi o sprzedaż i pamiętam, co mi odpisałeś. Odpisałeś mi spoko stawka godzinowa, podałeś mi jakąś horrendalną stawkę godzinową, na no co ja napisałem, hmm, spoko stawka godzinowa. A ty powiedziałaś, nie, to nie jest moja stawka godzinowa, po prostu tyle by mnie kosztowało wyjście z mojego głównego modelu biznesowego a, i zrobienie czegoś dla ciebie, co nie jest jakby w tym w naszych priorytetach. Także to było... A, to brzmi jak ja. Dało mi to do myślenia. To było bardzo, bardzo fajne. A może e, tym wątkiem przejdźmy do tego, jak sobie rozkładasz priorytety. E, załóżmy, że masz miesiąc, albo uh -huh. nawet możemy pomyśleć o long term. Uh -huh. Załóżmy, że patrzymy na casback long term. I jak e, podchodzisz do tego, jeśli chodzi o rozłożenie sobie priorytetów? Co jest dla ciebie ważne? Co chciałbyś osiągnąć w dalej? E, w, w long termie to jakby ważne, jest dla mnie, ważne są dla mnie totalnie banalne rzeczy na no, zasadzie być szczęśliwym, etc. Przy czym, jeżeli pytasz o firmę, to w long termie jest ważne to, żeby utrzymać zespół, bo jeżeli utrzymamy zespół i będziemy rentowni, to będą z tego dobre rzeczy. Mhm. I w związku z tym jakby klub polega na tym, żeby zdefiniować potrzeby zespołu jak i moje i zrealizować te potrzeby. I wyszło mi z tego, że właściwie potrzebne jest to, żebyśmy nie tylko pracowali dla klientów doradczo i interimowo usługowo, ale także żebyśmy mieli własność w firmach, dla których pracujemy. I teraz jest tak, że pracujemy praktycznie wyłącznie dla klientów, którzy płacą nam forsę, ale próbujemy zrobić tak, żebyśmy kupowali również lub inwestowali w firmę i wchodzili jakby do nich operacyjnie z naszym know-how, z naszymi procesami, z naszymi pomysłami na dalszy rozwój, żebyśmy po prostu mieli kilka, kilkanaście z czasem spółek, które jakby mamy pod naszą kontrolą. Okej, okay, ale czyli ty masz na myśli coś typu equity, mhm. że... Tak, okay. chcielibyśmy po prostu kupować je tak jak kupuje Fundusz Private Equity i rozwijać jakby pod, pod naszą banderą i pod naszym zarządem, a niekoniecznie umawiać się na equity za jakiś tam sukces, bo trochę nie wierzymy w tego typu modele. Okej, okay. jak te firmy na to reagują w takim razie, jeśli przychodzicie do nich z taką propozycją? Na razie słabo. Mhm. Zupełnie szczerze. Jesteśmy na samym początku tego typu procesów i na razie jakby jedyna rzecz, w którą zainwestowaliśmy, to jest dolne kilkaset tysięcy złotych, jeżeli ja dobrze pamiętam 200, w taki startup z Krakowa. I to była bardzo fajna inwestycja, no ale jakby to z tego nie utrzymam firmy doradczej, która ma 30 osób. To pieśń przyszłości raczej. Mhm. Ale zapytałem się o long term, więc jakby o to chodzi. Okej. Okay. No jakby wdrażanie się w inne firmy, jakby czerpanie zysków z tych firm brzmi bardzo sensownie. Nie spodziewałem się, że tak. Zresztą w ogóle mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że cały czas jedziecie na tym niskim abonamencie i to mnie bardzo ciekawiło, bo tutaj się okazuje, że już kosicie poważne pieniądze. Um, mówisz, że masz zespół 30-osobowy, i nie utrzymasz tego z tej inwestycji w startup, to Twój zespół jest rozliczany też prowizyjnie, czy oni są rozliczani tylko jakoś jako, jakby mają wypłatę? E, mają 100% stałą podstawę. 100% stałą podstawę. Nie podstawy. ma prowizji, premii, bonusów, uznaniowych czy nie. Mhm. E, jakby wyszedłem sobie z założenia, że nie mogę stawiać ludzi w sytuacji, w której oni muszą czasami wybierać pomiędzy zarobię więcej, ale sprzedam coś klientowi, zaproponuję coś klientowi, w co nie do końca wierzę, albo coś jest zbyt ryzykowne. I w związku z tym po prostu stwierdziliśmy od początku, że będziemy płacić bardzo wysokie podstawy, które jakby postawia, po, po, pozwalają na bardzo komfortowe życie naszym ludziom, mhm. po to, żeby oni nie mieli dylematów w kierowaniu się dobrem klienta. Mają po prostu robić tak, żeby klient był bardzo zadowolony i żeby miał rezultaty i nie oglądać się na nic innego. Hmm. W sumie nie pomyślałem o tym, że to jest taki downside tego sprzedawania z prowizją, że rzeczywiście są ludzie, których chcą po prostu wcisnąć jak najwięcej, nie? Jeśli nawet nie chodzi o to, że to oni mają jakieś złe intencje, ci ludzie, czasami jest po prostu tak, że nie wiesz do końca. W związku z czym, jeżeli jesteś 50-50, sprzedam, nie sprzedam, to będziesz zawsze po, sprzedam, bo to jest hej, plus x do wypłaty w tym miesiącu. Mhm. I mi się to strasznie nie podoba. Tak jest. Nie pomyślałem o tym. Mam brata, który pracuje w sprzedaży, i u niego właśnie sporo osób było troszeczkę nieuczciwych, z tego co słyszałem, właśnie z tego względu, że jeśli mogli i mogli zarobić kupę się, no to czemu by tego mieli nie robić? W sumie nie zastanawiałem się nigdy nad sposobem rozwiązania tego problemu, ale ten sposób, który ty masz, wygląda um, bardzo sensownie. No, tak by powiem, jak kiepski gość z IT u mnie działa, nie? Mm -hmm. nie widziałem w sumie nigdzie czegoś takiego, a u nas to jest chyba ok. Jakby, to było dla nas ważne, żeby była po prostu wewnętrzna motywacja, a nie zewnętrzna, czyli robimy dobrze, bo tak wypada, bo tacy jesteśmy, a nie e, robimy dobrze, bo jak boziada da, to będziemy mieli z tego pięć stówek więcej do wypłaty, czyli ile to tam ma być. Okej, okay. bardzo... Rozsądne podejście i takie właśnie long-termowe. Nie szybko zarobić, tylko pracować nad tym, żeby klient był zadowolony i dbać o jego dobro. Bardzo dobrze. Powiedz mi o tym startupie, co się stało, że zdecydowaliście akurat w niego zainwestować. W moje urodziny napisałem do Sergieja, który jest prezesem i który jest moim byłym klientem, bo Sergiej jest współzałożycielem Colpage'a. Że widziałem na jego timeline na Facebooku, że wpadły mu dwa przelewy, jeżeli ja dobrze pamiętam, na 79 dolarów w jeden dzień. No i dodałem dwa do dwóch, że kurczę, on musi pracować nad jakimś abonamentowym startupem, a wiem, że jest super, w związku z czym po prostu zadałem mu pytanie, czy nie szukają inwestorów. No i okazało się, że szukali. Mm -hmm. I jakby to był dla mnie no-brainer, że w tak świetny team i byłem pod wrażeniem jakby konceptu i pitch decka i wszystkiego, co tam po prostu zobaczyłem, to chcemy od razu zainwestować i jakby od razu im powiedzieliśmy dobra, to wchodzimy i jeszcze Sergiej rozmawiał równolegle z paroma funduszami, ostatecznie zdecydował się na Black Pearls i jakby byliśmy częścią tej rundy, którą lidowało Black Pearls. Okej, okay. bardzo fajnie. Czyli w Copage weszliście? Nie, nie. nie. Copage jakich... jest byłą firmą Sergeja, a my weszliśmy w spółkę, która nazywa się Certifier. Okej, okay. czym oni się zajmują? Um, oni robią certyfikaty. Widziałeś może z serial Suits? Kawałek, oglądałem. ok. Mike Ross był w stanie cały serial ściemniać odnośnie tego, że skończył Harvard, tylko i wyłącznie dlatego, że nie miał certyfikatu ukończenia Harvardu zapiętego do blockchaina, bo jakby miał, to by nie był w stanie ściemniać i nie byłby tego serialu. Mhm. Certify rozwiązuje ten problem, że jest multum ludzi, którzy fałszują swoje certyfikaty dookoła różnego rodzaju szkoleń, dookoła na przykład... Jest multum, ja re, rekrutuję sporo marketingowców i multum ludzi ściemnia, że ma certyfikaty Google'a. Ale te certyfikaty Google to jest banalnie prosto dostać. Tak, a jednak ściemniają. E, Może z, dlatego. Z, z, <noise> nie? I, i, I klub polega na tym, że jest mnóstwo tego typu ściemy na tym rynku mm -hmm. i Certify rozwiązuje ten problem. Nie? Czyli w jakiś sposób w blockchainie by, by była taka one source of truth z wszystkimi dokumentami? O to chodzi? Czyli, że każdy miałby tam dostęp i nie można byłoby ściemniać? No? To jest wewnątrzpaństwowo czy ogólnoświatowo? Nie, oni mają klientów jakby globalnie w kilku krajach. I wiesz, z punktu widzenia Harvardu istnienie Majka Rosowa jest bardzo dużym problemem. Jakby to nie jest dobrze. Mm -hmm, nie w związku dobre. z tym Harvard byłby gotów zapłacić za to, żeby rozwiązać ten problem. I oni właśnie tak działają. Hmm, brzmi to jak gigantyczny pomysł. Czy oni są już gigantyczną firmą, czy jak oni, do, Nie. jak oni do tego podchodzą w takim razie? To jest po prostu niesamowite, że chcą się za coś takiego zabrać. Też tak uważam. Myślę, że to jest super team, ale to jest, wiesz, to jest wczesny etap jeszcze. Mm -hmm. Nie jestem w stanie pewnie ci opowiedzieć za dużo o, o szczegółach tej spółki, bo, bo nie mam żadnego upoważnienia od Fonderów, a, a staram się trzymać język za zębami na tematy, w których nie dostałem pozwolenia. Mm -hmm. Raczej staram się ich wspierać tak kuluarowo. Cool no, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego teamu przez te parę miesięcy, od, z które minęły od inwestycji, jestem tylko i wyłącznie bardziej optymistyczny. No, mają zdecydowanie jaja, jeśli zabierają się coś takiego. A, Bardzo. Co, a co się stało z CallPagem? Bo o, oni chyba sobie też dobrze radzili. Ja twoją drogą kiedyś e, maczałem palce w projektowaniu ich aplikacji. O. O. A, I czy oni padli, czy co się stało z tym? Yy, nie. Yy, wydaje mi się, że w zeszłym miesiącu CallPage się sprzedał, jeżeli ja dobrze pamiętam. Yy, ale nawet nie wydaje mi się. Jestem, jestem pewien, że czytałem o tym artykuł. Yy. Okej. Okay. Czyli sukces. Zależy z jakiej strony patrzeć, ale to chyba sukces. No skoro się sprzedali, myślę, że super. Mhm. Yy. To zależy, że niektórzy chcą trzymać swoje firmy, więc jeśli się sprzedają, to nie uznają tego za sukces. Wiesz co? Myślę, że płaczą wtedy całą drogę do banku, że się nie udało. Więc jakby okej, okay. Są gorsze <laughs> rzeczy w życiu niż sprzedać firmę. Zgadzam się. Zgadzam się. A wiesz co? Zaprosiłem Ciebie, bo nie, nie tyle o, chciałem porozmawiać o Kazbegu, co hmm. mnie bardzo interesuje to, co Ty robisz na Facebooku. Ok. Bo. Rzadko się zaglądam na Facebooka, ale jak już zaglądam na Facebooka, wchodzę, często wyświetla mi się tam Twój post i za każdym razem, jak widzę Twojego posta, to myślę sobie, to jest ważne. jakby To jest, wow. to, to jest mega fajne, że właśnie mam wrażenie, że zajmujesz się samymi wa ważnymi rzeczami i publikujesz mega ciekawe rzeczy na tym Facebooku. I trochę mi się też nie podobało, bo widziałem, że byłeś na jakiejś konferencji i opowiadałeś, że byłeś taki zaskoczony, że ludzie potrafią przyjść na tę konferencję i zacytować coś, co napisałeś. Tak. Ja się z tym trochę nie zgadzam. Uważam, że publikujesz na tyle fajne rzeczy, że to jest kompletnie normalne, że, że ludzie potrafią tu zacytować. Zresztą mam zacytowany jeden Twój post w pytankach. Okay. Także ten, w który, z którego swoją drogą się wykręcałeś, że to nie Ty. <śm> 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 znaczy, wiesz, takie rzeczy, które mi się od czasu do czasu przydarzają, nie przestają robić na mnie wrażenia. No, w zasadzie ja jestem jakimś facetem, który pisze rzeczy w internecie, więc jakby. To jest szok, że ktoś w ogóle to czyta, a jeszcze, że to do kogoś trafia. To, to, to co mówisz, jest oczywiście bardzo miłe, ale nie, nie myślę w ten sposób o sobie. Okej. Okay. A powiedz mi, skąd się bierze cała, cała ta wiedza, którą publikujesz? Czytasz sobie książki, audiobooki, jak, jak, w jaki sposób konsumujesz wiedzę? Książki, audiobooki jak najbardziej, nawet zrobiłem w życiu parę kursów. Kursów z czego? Kursów sprzedaży, ostatnio zrobiłem kurs, który nazywa się Visualize Value mhm. i to jest po prostu o wizualizacji wartości. Jest, to znaczy? jest, jest dużo skomplikowanych usług na świecie. Które trudno jest opisać słowami, ale łatwo narysować. I na przykład jest taki gość, który właśnie zrobił ten kurs, on się nazywa Jack Butcher i mm, zrobił fenomenalne ilustracje do książki y, Nawala Ravikanta. Y, to nie jest książka Nawala Ravikanta, to jest książka o Nawalu. Mhm. Y, I po prostu jakby koncepty Nawala zostały zwizualizowane za pomocą paroma, paroma minimalistycznymi kreskami. Masz to w zdjęciu w tle. To Facebook. chyba nawet mam to znakowe. Obserwuję tego typka na Instagramie, ale nie wiedziałem, że to jest robione coś o Nawalu, a nie Nawal to robi. Myślałem, że to nawal. No, yy, naprawdę jakby to, to był świetny kurs. A, a poza tym to ja się uczę bardzo mocno od moich współpracowników. Jakby zaprojektowaliśmy sobie środowisko i przepływy pracy w taki sposób, że możemy się od siebie strasznie dużo uczyć. I to jest w ogóle najfajniejsze w tej firmie, moim zdaniem, mm -hmm. dla mnie osobiście. I dodatkowo... to znaczy, To znaczy, co, jak to zrobiliście? A wiesz, to e, zwykle w firmach masz juniorów, midów i seniorów. Mhm. My nie mamy juniorów i midów. Kursu, A mieliście? E, mieliśmy na początku, dlatego mogli, mogliśmy być tani. E, I e, odskąd po prostu zrozumieliśmy, że to nie jest ta droga, że nie da się rozmawiać z zarządem na temat ich największych problemów za pomocą mida albo juniora, to po prostu nie, mamy tylko i wyłącznie seniorów i praca w środowisku pracy, w którym każdy jest super. Powoduje, że jakby tylko i wyłącznie się od siebie uczymy, bo wszyscy jakby pracują dookoła swojej sfery kompetencji, tam gdzie oni są najlepsi, a na krawędziach swojej sfery kompetencji mają zazębiającego się z nimi współpracownika, który może im pomóc, który jest lepszy od nich. Mhm. W związku z czym efekt dla klienta jest super, ale też efektem ubocznym dla nas jest to, że my się od siebie strasznie dużo uczymy rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. Więc jakby to mam na myśli. Poza biznesowych też? Co można myślić? Jakieś życiowe problemy. Czy to, jeszcze, czy to nie jest to stadium w firmie, żeby się komunikować o takich rzeczach? Wiesz co, y, to chyba nie jest to stadium w firmie, albo my po prostu nie jesteśmy taką organizacją. Znaczy, z, z, zwykle jest tak, że my jakby poruszamy się w tematach biznesowych i oczywiście możemy na siebie liczyć, aczkolwiek wszyscy są na tyle dojrzałymi ludźmi, że to też powoduje sami seniorzy, powoduje pewien poziom wieku y, nas. Mm -hmm. Że my po prostu jakby mamy relatywnie mało problemów takich, wiesz, pozabiznesowych. To są, no. Hmm. To jest e, gruby statement, że macie mało problemów. Pozabiznesowych, podkreślam. Hmm. E, poza tym, wiesz, jest, jest to powiedzenie, że każdy toczy walkę, o której nie masz zielonego pojęcia, więc bądź serdeczny. Hmm. No to to jest takie bardzo nasze, nie? To znaczy, to, to bądźmy dla siebie wspierający i serdeczni, i zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. Rozumiem. Powiedz mi, gdzie szukasz w takim razie takich ludzi? No bo jeśli zatrudniasz sobie takich porządnych seniorów i ty masz kupę lat doświadczenia w sprzedaży, uh -huh. to gdzie szukasz ludzi, którzy rzeczywiście wiesz, że potrafią robić to, co robią? Na początku szukaliśmy ich w moim networku i zatrudniłem po prostu dużo ludzi, którzy byli moimi znajomymi, bliższymi lub dalszymi. Następnie okazało się, że oni znają mnóstwo innych ludzi, których ja nie znam. Mhm. i poza tym no dość agresywnie marketujemy nasze rekrutacje w jobboardach i to wystarcza, bo ja mam nadal małą firmę, jeżeli będziemy potrzebowali zatrudnić na przykład 10 osób w tym roku, to to będzie już dużo mhm. I w związku z tym ja nie mam tego problemu, który mają większe organizacje, które muszą zatrudnić 100 osób w rok. Okay. Tak, to jest ogromny problem. Ja teraz pracuję w takim startupie, gdzie zatrudniają po prostu non stop ludzi, to jest jakaś... To jest challenge. Katastrofa, naprawdę. I ludzie się tak szybko zmieniają w takim środowisku, bo non stop ktoś nie jest w stanie wyrobić, bo wszystko się zmienia na, na bieżąco, więc się zwalnia, więc przychodzą kolejne osoby, te kolejne osoby później. To jest po prostu rzeźnia, jak trzeba tyle osób zaprosić za, zatrudnić. Ale zaprosić też. Zaprosić. Bo, bo jeszcze więcej musisz zaprosić. I o to właśnie miałem zapytać. E, powiedz mi, jak e, załóżmy, że zatrudniasz jedną osobę, ile to jest średnia wywiadów z potencjalnymi pracownikami? Z 20. Interzycia. I co, de, jak, jaki macie proces i co decyduje o tym, że mówicie sobie, dobra, ten gościu się do nas nadaje? Albo kobieta. Albo kobieta, dokładnie. Bo jakby kobiety jest całkiem sporo u nas. Mhm. E, jakby parę rzeczy. Po pierwsze, to są kompetencje merytoryczne, które są na maksa praktyczne. W zasadzie łatwo jest rozpoznać, czy ktoś robił to, o czym mówi, że robi, czy tylko o tym czytał. Mm -hmm. I zwykle ci ludzie mają, wiesz, 10 lat track rekordów w marketingu, sprzedaży w firmach B2B, i jakby analizujemy to, w jaki sposób oni podejmują decyzje, na przykład o zmianach pracy, co, co osiągali w przeszłości, dlaczego to osiągali, jak grają z innymi mm -hmm. w zespole. Mogę cię zatrzymać? E, analizujecie te ich zmiany w e, pracy, to znaczy? E, jak podejmują decyzję o zmianie drogi zawodowej? Czemu odszedłeś z pracy X albo czemu zostajesz zwolniony z pracy X? Albo czemu e, zdecydowałaś się na to, żeby mieć półroczną przerwę? I jakby tego typu rzeczy, nie? To, mm -hmm. to nas ciekawi, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. wierzycie im? Czasami. <noise> ja się przyznaję, że nieraz miałem takie pytanie zadane i nie zawsze odpowiadam prawdę, także to jest, to jest, to jest problem w tej kwestii. Tak, tylko wiesz, nie chodzi o żadną pojedynczą odpowiedź na, na każde z pytań, raczej chodzi o sumę obrazu, który nam się pojawia. Mm -hmm. To. I jak wygląda w takim razie proces? Ile spotkań, i co, co robicie, żeby zrekrutować taką osobę, żeby zweryfikować, czy to jest rzeczywiście ta osoba, i żebyś poznał ją na tyle, żebyś wiedział, że ta osoba się znajdzie u Was w tym? Zwykle się nie odnajduje. To znaczy, praktyka pokazuje, że jak już zatrudnimy kogoś, to zwykle ten ktoś pozostaje u nas długo, ale zatrudniamy ze stu cefałek około jednej do pół osoby. Mhm. Więc to jest super duży odsiew. Mhm. I to powoduje, że ten team. Weryfikuje swoich potencjalnych współpracowników. Typu, że na przykład mieliśmy sytuację, w której team w ciągu dwóch pierwszych tygodni pracy osoby w naszym zespole przestał jej zlecać taski. W zasadzie przestał zagrywać w ogóle piłki. Mhm. I Jak zapytaliśmy się, ale czemu nie zagrywacie Ksińskiemu czy Kowalskiej piłek, to oni powiedzieli, bo nie wierzymy w to, że zostaną złapane i dowiezione dobrze. I nie komunikowali tego? komunikowali. Po prostu jakby zakomunikowały to dwie osoby i cały team przestał zlecać taski i właściwie to było po tej osobie, no bo jakby straciła zaufanie teamu i okazało się, że team się nie pomylił. Znaczy my się pomyliliśmy w rekrutacji i team to zrozumiał w dwa tygodnie lepiej od nas. Bardzo dojrzały team masz w takim razie, że w ten sposób się zachowali. Pani no sami kur... seniorzy. Mhm. Właśnie o to chodzi. Ale to, to nie chodzi o to, żeby być seniorem. Senior to nie podejmie takiej decyzji. To musi być senior z, odpo, z odpowiednim mindsetem. Zgadzam się. Bo to jest właśnie to jest coś, co mnie denerwuje na rekrutacjach, że ludzie szukają ludzi z. My potrzebujemy UX designera z 15, lat, 15 latami doświadczenia, i później przechodzą ci UX designerzy z 15 latami doświadczenia i jakby to nie ma żadnego znaczenia. To chodzi o to, w jaki sposób myślisz, przecież okay. a nie ile masz doświadczenia. Także. Musisz mieć jakiś super sposób na to, żeby włapać ludzi, bo rozumiem, że w większości środowisk pracy byłoby tak, że jeśli ktoś robi głównie nam robotę, to oni by dalej, dalej, dalej zagrywali te piłki, a on my po prostu robił tę robotę źle i by powiedzieli szefowi, że to jest jego wina. No tak, tylko my pracujemy dla zarządów. Zarząd nie wypacza. Ja to ja. rozumiem. I, i to, jakby to jest jakby strona kompetencyjna i jeszcze jest strona jakby serdeczności, bycia team playerem i tak dalej. I jakby pierwszą z naszych wartości jest to, że żadnych dupków. Nie? To znaczy, jeżeli ktoś jest dupkiem, który dowozi, to i tak go zwolnimy. Mhm. Nawet jak dowozi. Nie? Bo, Co masz na myśli dupek? Um, na przykład ktoś, kto źle traktuje współpracowników, albo nie wiem, odnosi się bez szacunku do ludzi, którzy są na stanowiskach asystenckich, albo jakiekolwiek przejawy tego typu zachowań. Ja po prostu osobiście tego nie toleruję i źle się czuję w obecności takich ludzi, więc nie chcę z nimi pracować, więc z nimi nie pracujemy. Mhm. Miałeś takie przypadki? Miałem takie przypadki, ale nie w tej firmie. W tej firmie po prostu była line in the sense wyznaczona przeze mnie, że jeżeli będę musiał zatrudniać Dupków, to, za, to zamknę tą firmę. Mhm. i jakby w tej firmie nie, ale w przeszłości się zdarzało jasne i zawsze mnie to strasznie drenowało z energii. Tak. Wczoraj miałem taką rozmowę na kolu właśnie gości był jakieś mega dziwny. Mieliśmy zrobić jakąś prostą rzecz i wbijało nam się w podejmowanie decyzji i w końcu odpuściliśmy, bo goście był taki natrętny. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, ale gości był taki natrętny, że. Yy... Łatwiej było po prostu odpuścić i dać mu to zrobić, bo to jego rozwiązanie było bardzo złe. Było takie samo jak nas, tylko inne. Więc łatwiej nam było odpuścić po prostu. I, i, ale byłem zaskoczony, że ktoś w ogóle był w takiej pracy, z takim mindsetem właśnie, żeby się, żeby atakować nas i chcieć przerwać ten jakby proces decyzyjny, w którym byliśmy. Także no to rzeczywiście z dupkami to jest, bardzo ciężko się pracuje. Powiedz mi, czytałem u ciebie na Facebooku w postach o Niżu, niżu demograficznym. Uh -huh. Czy ty byś mógł mnie troszeczkę wprowadzić w to, co ty wiesz o, o niżu demograficznym, bo to jest coś, co mnie mega interesuje. Uh -huh. nie, nie zagłębiałem się w to jeszcze jakoś mega mocno, ale coraz więcej informacji do mnie dociera, że to się dzieje od dawna i że będzie to miało bardzo niebezpieczne skutki w przeszłości. Jakbyś uh -huh. podzielił się ze mną tym, co o tym myślisz. Jasne. Uh, long story short proces inkubacji pracownika zajmuje 18 do 25 lat. Po prostu musisz skończyć wszystkie szkoły i w zależności od tego czy pójdziesz na studia, czy na nie nie pójdziesz, wylądujesz na rynku pracy posiadając podstawowe kompetencje. I to powoduje, że jakby stopa zastąpienia ludzi, którzy wychodzą z rynku pracy, bo odchodzą na emeryturę albo na przykład umierają na covid, mhm. musi być na poziomie 2,1 i 1 dziecka z kobiety przez każdy kolejny rok. W przeszłości, żeby po 25 latach weszło tyle samo pracowników na rynek pracy, co z niego zejdzie. I wtedy masz tyle samo ludzi, którzy jakby orają PKB. Mm -hmm. A to chyba już od dawna nie jest 2,1. Otóż to. I w związku z tym, że my nie zrobiliśmy 18 do 25 lat temu dzieci, to one teraz nie studiują, a potem nie trafią na rynek pracy. I będzie tak, że więcej emerytów schodzi z rynku pracy i więcej ludzi pada na COVID i schodzi z rynku pracy. Albo pada na cokolwiek na niewykonywane zabiegi z okazji tego, że wykonujemy covidowe, mhm. niż na niego wchodzi. I oczywiście to się do pewnego stopnia da zasypać imigracją, ale to rodzi inne wyzwania, na które prawdopodobnie nie jesteśmy gotowi. No i long story short, w ciągu pi razy, drzwi 10 lat, zniknie około jednej piątej ludzi z rynku pracy w Polsce. Mhm. Czyli jak to wpływa na rynek pracownika w takim razie? Bo mój brat, który jest w sprzedaży, on pracuje w sprzedaży w finansach. Mhm. I cały czas mi mówi, że w każdej książce piszą, że rynek pracownika się skończy. I że muszę być przygotowany na to, że ten rynek się skończy. Natomiast mhm. ostatnio u ciebie czytałem, że ty wcale nie uważasz, żeby ten rynek pracownika się miał skończyć anytime soon. Więc jak... E... I to jest wynik tego, że jest niż demograficzny, tak? Tak. E. Mhm. Jeśli znika ci jedna piąta podaży czegokolwiek, towarów, spółek, to z ekonomii wynika, że jakby cena tego towaru wzrośnie. I praca, jak ja uważam, ale można się nie zgadzać, jest towarem. No i w związku z tym, jak będzie jedną piątą mniej pracowników, to cena pracy wzrośnie. No i w związku z tym niektórzy przedsiębiorcy będą chcieli przerzucić tą podwyżkę ceny pracy na swoich konsumentów. Na przykład, nie wiem, fryzjerzy trochę zdrożeli ostatnio, nie? Wszystko zdrożało tak. i to solidnie. Dokładnie tak. Ekipy budowlane, programiści, cokolwiek. I jedna rzecz to jest to, że że dużo forsy. No właśnie, to też jest inflacja. Tak, ale inflacja może brać się z różnych czynników. Może mm. na przykład brać się z tego, że mamy mniej rąk do pracy. Mm -hmm. No i jakby na tym to polega. I oczywiście można im y, y, przyciągać imigrację, to jest trudne, ale może jakby w kontekście Ukrainy pomoże Mir Putin i będziemy mieli dużo ludzi ze wschodów, którzy jednak uznają, że spoko Polska jest fajna. Leprze tak to już W trakcie wojny na przykład albo mm, na przykład uda się zautomatyzować niektóre miejsca pracy. Na przykład będzie mniej kasierek, a więcej kas y, samoobsługowych. Kto był ostatnio w McDonald'sie, ten wie o czym mówię. Ja byłem w Lidlu i ludzie rzeczywiście zaczynają tego używać. Są nawet kolejki do niektórych kas samoobsługowych i robiłem specjalnie zdjęcie, bo byłem zszokowany. Nawet starsi ludzie potrafią już tego obsługi to obsługiwać. Okej, okay, Czyli o inflację nie można w takim razie osądzać tylko rządu. To nie, też... Oczywiście, że można. Ale nie tylko, to, znaczy, to nie wyczerpuje tematu, ale jasne, jakby rząd czy NBP, czy na przykład to, jakie mamy deficyty budżetowe, albo ich nie mamy, ma dużo wpływu na inflację, jasne. Mm -hmm. To myślisz, że to 500, plus, które wprowadzają, jest po części spowodowane właśnie tym niżem demograficznym? Myślę, że tak. Pytanie o przyczyny tego, dlaczego nie mamy dzieci, albo pytanie o przyczyny tego, kiedy odczujemy, że miałoby zadziałać 500, plus na zasadzie, czyli co, teraz damy ludziom któreś tam kolejne 500, plus albo coś takiego, i już za 18 do 25 lat będziemy mieli więcej pracowników. Nie mogę się doczekać. Jakby super, jakby okej, okay. a w międzyczasie? W międzyczasie Ukraina i India. No a co mamy zrobić? I tak się wszystko digitalizuje, więc można dużo więcej rzeczy robić online, zdalnie. Tak. Tylko, dzięki Bogu. Tak, zdecydowanie dzięki Bogu, tylko problem polega na tym, że to się nie digitalizuje i nie automatyzuje wystarczająco szybko. Na zasadzie czy jesteśmy w stanie zdigitalizować w 10 lat jedną piątą rynku pracy? Mhm. Żeby wyszło na zero. No mi nie, się nie wydaje. Mi się też nie wydaje. Z czego myślisz w takim razie, że wynika to, że mniej dzieci się rodzi? A to już trzeba się ode mnie pytać. Ja mam swoje teorie. Wydaje mi się, że po części z niepewności ekonomicznej. No w zasadzie ludzie chcieliby mieć więcej dzieci, ale to się średnio spina finansowo. Myślę, że kiedyś było lepiej ekonomicznie. <słuch> Nie wiem, myślę, że standard życia był inny i kiedyś można było utrzymać z jednej czy dwóch pensji piątkę dzieci, ale kiedyś się nie jeździło dwa razy do roku na dwutygodniowe wakacje na Zanzibar. Mhm, dokładnie. Mi się, mi się wydaje, że to kulturowe dużo bardziej. Że ludzie, ludzie więcej chcą zrobić samemu i jakby. I też chyba religia troszeczkę wychodzi z nas. Kiedyś, kiedyś dużo bardziej byliśmy religijni. Jak ja byłem mały, to wszyscy chodzili do kościoła i to było takie naturalne. A teraz, i to kościół zresztą nakazywał, że powinniśmy mieć dzieci, zresztą seksu przed ślubem, bla, bla, bla. A teraz sprawy się zmieniają i ludzie chcą troszeczkę bardziej pożyć. Wydaje mi się, że to z tego bardziej wynika. No i wiesz, to nie jest tylko i wyłącznie nasz problem. Jak popatrzysz na tabele demograficzne przez cały świat, to ci wyjdzie, że w społeczeństwach rozwiniętych dzietność powyżej stopy zastąpienia ma tylko i wyłącznie Izrael. Izrael? Tylko. Od mocno religijne obszar. mocno religijne. I wszyscy są poniżej stopy zastąpienia? Pytanie tylko, jak głęboko? My jesteśmy bardzo głęboko, ale są kraje, które są lekko poniżej. Na przykład nie. Stany Zjednoczone, jeżeli ja dobrze pamiętam, miały jakieś 1,9. My mamy 1,29 chyba. Serio? No? Wydawało mi się, że Stany są wyżej niż my. Są, są. W sensie, że mają gorzej niż my. Nie nie, 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 nie. To jest bardzo ciekawe. Wydawało mi się, że to jest głównie kulturowo, czyli teoretycznie w Stanach, jeśli ludziom żyje się jeszcze lepiej niż tutaj w Polsce, to ludzie jeszcze więcej chcieliby pokorzystać z życia i nie mieć dzieci. Bardzo ciekawe. Dlatego nie mam łatwych odpowiedzi. Mam kolejny temat, który możemy poruszyć. Work-life balance. Czy ty coś takiego w ogóle uprawiasz? Myślisz o tym w ogóle? Czy jak się na to zapatrujesz? Myślę o tym dużo. To trochę nie podoba mi się koncepcja work-life balance. Wydaje mi się, że tutaj nie ma za bardzo co balansować. Raczej jest integracja. I jest to jestem... to Może powiedzmy, no. co to znaczy: integracja, bo to jest druga rzecz, którą miałem zapisaną i jestem ciekaw. Mhm. Okej, okay. no, masz work-life balance i to jest sytuacja w której coś jest kosztem czegoś, że albo masz life, albo masz work i musisz zbalansować jedno z drugim. Mhm. I mi się wydaje, że tak się długoterminowo nie da, no bo albo będziesz miał kaca i wyrzutu sumienia z tytułu tego, że twoje życie cierpi, albo że nie jesteś wystarczająco sprawny w pracy. Ja jeszcze mam tak, że jakby jestem mocno w kierunku bycia niepracocholikiem chyba, chociaż nie jestem przebadany. E, aczkolwiek ja bardzo dużo pracuję od bardzo zawsze. Na zasadzie wiesz, miałem pierwszą pracę, jak miałem 12 lat, i e, jakby od tej pory bardzo wcześnie. Mhm. I od tej pory jakby mniej lub bardziej, ale jednak zasuwałem. Jaką I, pracę miałeś, jak miałem 12 lat? W marketingu, co zabawne, rozdawałem ulotki. Okej. Okay. To rzeczywiście marketing. Tak. Ale jak miałem 13, to miałem już sprzedaży, bo sprzedawałem gazety na meczach koszykarskiego Śląska-Wrocław. Miałem prowizję złotówkę od gazety i zarobiłem więcej hajsu niż byłem w stanie wydać. Wow, jak się, jak się do tego załapałeś? Wiesz co? Mój tato pracował w tej gazecie i jakby złożył mi taką propozycję, że słuchaj, różne dzieciaki sprzedają gazety na, na meczach Śląska-Wrocław, więc dawaj. I mój jedyny pomysł na to, jak wydać ten hajs, to było pójść na mecz. Ale skoro już tam byłem, to nie mogłem tego wydać, więc nie miałem dobrego pomysłu, co zrobić z hajsem. Mhm. Dobra. Wróćmy w takim razie do tego work-life balance. Tak. E, więc raczej jestem zwolennikiem tego, żeby pracować dużo. To jest jakby moja odpowiedź na, na, na to zagadnienie i nie czuję, żeby coś bardzo cierpiało na ten temat. Aczkolwiek ostatnio trochę mi się to zmienia ze względu na to, że jakby firma jest, przynajmniej moja, takim organizmem, który zje po prostu cały czas, jaki jej dasz i będzie chciała zawsze więcej. Mhm. Klub polega na tym, że ja teraz mocno mi się to zmienia ze względu na to, że mam dwójkę małych dzieci, mam też szonę, no i jakby życie rodzinne wymaga też ode mnie, żebym był obecny i żebym nie jeździł 40 albo więcej dni w roku, jak to bywało w delegację. Mhm. I tutaj praca zdalna mocno pomaga. I w związku z tym raczej jestem zwolennikiem tego, żeby pracować dużo, ale nie tyle, żeby to było niezdrowe. Na zasadzie wydaje mi się, że to jest szalenie indywidualna kwestia i każdy powinien udzielać sobie sam na to odpowiedzi. Nie mam żadnych rekomendacji na zasadzie, jeśli nie pracujesz 60 godzin w tygodniu, to jesteś leszczem albo cokolwiek takiego. Kompletnie w to nie wierzę. A ty ile pracujesz? Myślę, że 50, parę. Pięćdziesiąt parę. Jak to liczysz? Jak jeśli załóżmy, powiesz sobie, dzisiaj pracowałem 8 godzin, to jakbyś jak powiedział, jak, co robisz w ciągu tych 8 godzin? Czy to jest rzeczywiście 8 godzin? Cały czas działasz, czy to jest 8 godzin? Jestem w pracy. Nie, to jest 8 godzin, cały czas działam. Na zasadzie rozmawiam z ludźmi, piszę maile, dzwonię do kogoś, piszę tekst. No, jakby jest, jest, jest to bardzo napakowane 8 godzin, przy czym głęboko. Mam, mam problem jeszcze z tym, że a jak leżę w łóżku i zasypiam się martwię firmą, to ja pracuję czy nie? O to właśnie pytam, bo niektórzy ludzie wliczają to jako pracę. No to nie, ja, ja, ja w te 50 parę nie wliczam, więc mhm. podejrzewam, że na topie tego jest ileś. Godzin myślenia. Mhm. Mhm. Tak, jak ja jeździłem na rolkach, to mi się wydaje, zawsze mi się wydawało, że to jest jakby. Jeden z kluczowych aspektów, że idziesz sobie na trening i jeździsz o 3 godziny, ale to ile czasu później siedzisz w domu i myślisz o tym, co zrobiłeś, to jest dodatkowa praca, która, którą później uh, można prze wykorzystać na kolejnym treningu. Chcę jeszcze wrócić do work-life balance uh -huh. uh, i zapytać się o to, jak Twoja żona do tego podchodzi. Czy ona też jest troszeczkę pracocholiczką, czy raczej mówi ci, wróźj do domu i siedź z nami więcej? Jedno i drugie. To znaczy, moja żona jest pracocholiczką, bo jest lekarką. I lekarze zwykle są masakrycznymi pracocholikami. Trochę, zasadzie... trochę też wymuszone to mają na sobie, nie? Z, mają zwykle względem tego trochę taki syndrom sztokholmski. Mhm. E... I w związku z tym, jakby tak, moja żona bardzo dużo pracuje. Na zasadzie, gdy pracowałem w startupie jako dyrektor sprzedaży, to pracowałem więcej niż teraz, ale ona pracowała wtedy więcej ode mnie. No, ale jakby wymagała ode mnie, żebym jakby był w e, chacie i jakby był obecnie w życiu jej i naszych dzieci, To mhm. jest normalne. Czyli, czyli dogadujecie się w tej kwestii. Wydaje mi się, że to jest też ważne odnośnie właśnie tego work-life integration, żeby mieć kogoś, kto kuma to, że ty chcesz pracować cały dzień i nawet może pracować z tobą. Tak, no czy wiesz, na koniec dnia, jakby dla nas challenge'em są, są, są dzieci, i połączenie tego wszystkiego z pracą. znaczy tego, że moja żona ma bardzo wymagającą karierę, i ja mam bardzo wymagającą firmę. Dodatkowo mamy dzieciaki, które są malutkie, więc też są wymagające. I pogodzenie tego wszystkiego powoduje, że wiesz, jest takie powiedzenie: it Takes a village to raise a child, że musisz mieć całą wiochę wsparcia, żeby wychować dziecko, i tak na maksa jest, że tam dziadki pomagają i tak dalej. To jest e, misja. Ile masz lat? 33. Okej, okay, czyli troszeczkę spełniasz swoje obowiązki względem niżu nie. <laughs> Jakby nie postrzegam tego w ten sposób, ale okej, okay, niech będzie. My, myślałeś kiedykolwiek o tym tak ideologicznie, że kurde, chyba powinienem mieć jednak dzieci, że, bo inaczej będzie przypał na rynku? Na really. trili, na zasadzie nie jestem w stanie mieć ich tyle, żeby zrobić różnicę. Mm -hmm. Tak, A. ale każdy, wiesz, to nie, nie ty musisz robić różnicę, tylko każdy u siebie w domu. No, Teoretycznie. Tak, no jakby okej, okay, ale nie, nie myślałem o tym w ten sposób. po, po, po prostu chcieliśmy mieć dzieci. To, to ma więcej sensu. <laughs> Jak na, zasadzie, na, na pewno niż postawa odwrotna. Na zasadzie nie chcemy, ale fakiet, jakby krzywa się nie wypłaca. <laughs> Dawaj. Dokładnie. Um, ale um, ostatnio rozmawiałem z osobą, która bardzo się boi globalnego ocieplenia. Uh -huh. I mówiła mi, że gdyby nie to, że ma już dziecko, to by nie zrobiła sobie dziecka uh -huh. ze względu na globalne ocieplenie i z tego, że się martwi, że po uh -huh. prostu ziemia się skończy. Swoją drogą. Co o tym myślisz? To jest też uh, Hot Topic. Jest, ja nie mam żadnych kompetencji do tego, żeby się wypowiadać. Ja też. Aczkolwiek nie będzie mi to przeszkadzać. <śledzisz> 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 jakby. Wydaje mi się, że jakby dążenie do tego, żeby ograniczać jest dosyć potrzebne w miejscach, w których jesteśmy super głupi jako cywilizacja. No, w zasadzie procesowanie logistyczne napojów jest super głupie. Wozimy wodę. To nie ma sensu. Ja już nie może. Dawno. I w takich miejscach faktycznie oszczędzanie ma sens, ale jakby decyzja, że jesteś wykształconym i ogarniętym człowiekiem i nie będziesz miał dzieci z powodu tego, że to będzie lepsze dla Ziemi, powoduje, że probabilistycznie rzecz biorąc mamy mniejszą szansę na gościa, który wymyśli przełomową technologię klimatyczną, która uratuje Ziemię. Mhm. Właśnie. Ja sobie o tym trochę w ten sposób myślę, że to, że teraz nie, nie znamy żadnego rozwiązania na dane problemy. To nie znaczy, że za 10 lat nie będziemy znali rozwiązań. Tak samo jak jeśli cofniemy się o 10 lat i zobaczymy technologię, którą teraz mamy, to to już jest mind blowing, a za 10 lat to będzie jeszcze bardziej mind blowing. Więc miejmy nadzieję, że jakoś w ten sposób to rozwiążemy. Przynajmniej ja na to liczę. Mhm. No jakby głęboko w to wierzę. Na zasadzie jest taki facet, który robi startup, który nazywa się Kana, i oni zrobili jakby właśnie startup, który reformuje łańcuch dostaw napojów. Nie? I nagle się okazuje, że to jest odporne, odpowiedzialne za zrobienie pierdyliarda CO2 i na zrobienie jednej butelki wina potrzebujesz 600 litrów wody. To jest dużo wody mm. do zaoszczędzenia, jeżeli jesteś w stanie zoptymalizować ten łańcuch produkcyjny. I w związku z tym, jakby tak samo jak ja nie jestem w stanie odwrócić negatywnego trendu de demograficznego dużą ilością prokreacji, tak samo jakby nie umówimy się na to, że w 7 miliardów ludzi zmienimy świat poprzez yy, niekorzystanie ze słomek albo yy, nieposiadanie trzeciego dziecka albo cokolwiek takiego. Raczej potrzeba tutaj dużo większych rzeczy, które będą zmieniać sytuację, na przykład większej ilości przedsiębiorców, którzy robią oszczędne klimatycznie technologie. To jest ciekawe właśnie, że teoretycznie według mnie jest tak, że to właśnie przedsiębiorcy będą zmieniać takie rzeczy i wymyślać jakieś biznesy, które są w stanie rozwiązać ten problem, albo naukowcy i jednocześnie ludzie, którzy są najbardziej, jakby narzekają na takie rzeczy jak właśnie globalne ocieplenie są bardzo mocno antyka antykapitalist, czyli są przeciwko przedsiębiorcom i przeciwko jakby takiemu właśnie biznesowemu mindsetowi, co jest bardzo ciekawe. A także są przeciwko bardzo często tego typu ludzie z energii jądrowej, która jest kurde czysta. I jest coraz lepsza z, z czasem. Kiedyś była bardzo niebezpieczna, teraz jest troszeczkę bezpieczniejsza. Nie mam żadnych kredy, kredynerstyjnych żeby się na ten temat wypowiadać, tak swoją drogą. Zapisałem sobie, hmm. bo widziałem chyba na TikToku, wspominałeś, że grałeś w Diablo 2. Kim grałeś? Paladynem i barbarzyńcą. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia Jakby to naprawdę dawne dzieje coś w stylu nie wiem, 15 lat temu ostatnio pewnie grałem może 10 ale pamiętam że swego czasu strasznie dużo i Diablo 1 i 2 sprawiały mi dużo dużo przyjemności dużo grałem po prostu jak byłem pewnie w podstawówce gimnazjum w liceum to już chyba mniej. Mhm. Ja się często na tym zastanawiam My też dużo grałem w Diablo 2 i grałem Okej. Okay. Barbarzyńcom trochę, ale głównie grałem nekromantą i często się zastanawiałem odnośnie mojej osobowości, bo nekromanta w określonym bildzie mógł w określony sposób walczyć. Uh -huh. Na przykład paladyn i barbarzyńca był taki, że sam walczył. Tak. I a nekromanta czarował innych ludzi, Dokładnie. i ci ludzie, ci ludzie zabijali za niego. Mógł tworzyć ściany z kości, i jego potwory nie mogły dojść do siebie, rzucać klątwy uh -huh. i potwory zabijały się za tą ścianą. Tak, Więc to jest. Bardzo strategiczne podejście. Kompetencja A, się... menedżerska. <śmiech> <śmiech> dokładnie. O. O, kompetencje ze swoją drogą to jest rzecz, o której chciałem ja też z Tobą porozmawiać. Więc um, widziałem, że wypowiadasz się na temat kompetencji. I jakbyś mi powiedział w takim razie, jak e, widzisz swoje kompetencje i jak wyglądały Twoje kompetencje kiedyś i jakie mhm. budowałeś. E, wiesz, to... Myślę o tym sporo i ja budowałem swoje kompetencje od takich najbardziej podstawowych. Taką pierwszą świadomie budowaną kompetencją u mnie to było gotowanie na przykład. Okay. Po prostu w domu rodzinnym się, się nauczyłem bardzo dobrze gotować, bo moi rodzice świetnie gotują oboje. I potem jakby dochodziły kolejne rzeczy i one czasami dochodziły zupełnie przypadkowo. Ja w sprzedaży się przypadkiem znalazłem, kompletnie. Mhm. I to jest jakby kompetencja, której poświęciłem strasznie dużo czasu. Później do tej sprzedaży doszło na przykład pisanie. Później do tego pisania i sprzedaży doszło na przykład wystąpienia publiczne. Co, co robiłeś z pisaniem? Pisałem bardzo długo i beznadziejnie. Mm, sam w domu? Tak, sam w domu dokładnie. Pisałem. Po prostu jako trening? Dokładnie, tak. Okej, okay. to masz dużo samodyscypliny w takim razie. Jakiś, no, okay. jakiś specjalny cel w tym miałeś, żeby nauczyć się pisać? E, niespecjalnie, to znaczy, w, w, kiedyś wyszedłem z założenia, że jest ważnym, żeby umieć dobrze pisać, bo to dobrze robi na przejrzystość myśli i w związku z tym to była taka dobra umiejętność do opanowania. Mhm. I po prostu zacząłem nad tym pracować. Czyli nie, nie sprawdzałeś tego w żaden sposób z kimś, po prostu pisałeś, żeby trenować jako, jako Reps? E, tak, aczkolwiek później już to pisanie zamieniało się w jakieś rzeczy publiczne. Ja naprawdę długo pis, piszę publicznie o sprzedaży, biznesach i tak dalej. Mhm. No, więc jakby to, to była następna taka rzecz. Okay. Po prostu dokładałem kolejne rzeczy, później było zarządzanie, później była przedsiębiorczość i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. I na przecięciu tych kompetencji, rozpoznanych lepiej lub gorzej, yy, jest, jest jakby zestaw kompetencji, który, który stanowię ja. I z całą pewnością jest mnóstwo ludzi, która jest ode mnie lepsza w każdej z tych rzeczy. Na zasadzie są ludzie, którzy lepiej piszą, są ludzie, którzy lepiej sprzedają, są ludzie, którzy lepiej zarządzają, ale na przecięciu jest mało ludzi, którzy potrafią te wszystkie rzeczy. Mm -hmm. Zwłaszcza gotować. <laughs> Nie, akurat gotować potrafi dużo ludzi. Ja jestem ciągle pod wrażeniem, ilekroć pójdę do jakiejś knajpy, to po prostu zbieram szczękę z podłogi. Jak to zrobiłeś, stary, ale to jest dobre. No Ja się aż tak nie wkręcam. Ja w ogóle nie chodzę do knajp, więc tutaj też nie mam credentials'ów do wypowiadania się. Czyli powiedz mi z tymi kompetencjami, czy to był taki naturalny proces, czy jakoś myślałeś o tym, okej, okay, umiem już pisać, teraz chcę dołożyć do tego kolejną kompetencję i wybieram sobie przemówienia publiczne. Świadomie? Do pewnego momentu było to bardzo świadome. Znaczy, za Założyłem, że kompetencja pod tytułem gotowanie przyda mi się zawsze i zawsze jakby to będzie dobre. Czyli, czyli gotowania też się nauczyłeś specjalnie? Tak. Jako, że będzie ci to potrzebna umiejętność w życiu? Tak. Że, wow. Jakby, wow. że, że, że ben, jakby najpierw zacząłem się tego świadomie uczyć, a potem zaczęło mi to po prostu sprawiać super dużo przyjemności. No jest smaczne. Tak. Czasami. E... <słuch> e... I później e... zacząłem raczej myśleć o tym inaczej. To znaczy później projektowałem bardziej następny etap na zasadzie, o, czyli muszę zostać menedżerem. No to żeby być dobrym menedżerem, to co muszę umieć? No może robić dobre spotkania one on one, albo umieć coś tam. I kombinowałem jakby, jaki zestawów umiejętności, kompetencji, wiedzy będę potrzebował na tym następnym etapie i się tego uczyłem. Mm -hmm. To załóżmy, że weźmiemy na przykład te spotkania one-on-one. On one. Mm -hmm. Jak się tego uczyłeś? E, przeczytałem fenomenalną książkę, która się nazywa hmm, druga Andy'ego Grove'a, teraz zapominam. High Output Management. Mm -hmm. e, High Output Management moim zdaniem jest najlepszą książką o zarządzaniu spółką technologiczną z 1987 Później jeszcze przeczytałem dwie pozostałe Andiego książki i jakby tam jest po prostu fenomenalnie w jednym rozdziale napisane, jak prowadzi się One on One. I po prostu miałeś gotowy podręcznik, tylko musiałeś wiedzieć jaką książkę. One on One, ale typowe sprzedażowe? Nie, nie. Mam na myśli spotkanie jeden na jednego z kimś, kto jest jakby twoim członkiem twojego zespołu, którym zarządzasz. Zarządzasz. Tak. Czyli to jest relacja manager osoba którą, tak z którą pracujesz. I multum ludzi nie potrafi dobrze poprowadzić one-on-one, on one, a to jest jakby fundament bycia dobrym menedżerem. Jeżeli zrobisz to, nauczysz się zatrudniać i zwalniać, no to jesteś jakby w 80% kompletny. Okej, okay, więc opowiedz w takim razie o tym, jak, jak taki one-on-one -on -one wygląda z Twojej perspektywy i z perspektywy też tego, co tam przeczytałeś. Jasne. Jest, on zwykle trwa godzinę. Jest po drugiej stronie jedna osoba. Trochę taka rozmowa jak ta, ta, którą teraz prowadzimy. I jest szereg pytań, które ja zwykle zadaję ludziom, z którymi mamy one-on-one. -on -one. I zwykle jest tak, że ja z jednej strony mam pytania, ale one są mniej ważne, bo oddaję agendę w ręce drugiej osoby. Mhm. I. Ta osoba ma za zadanie napisać agendę, i ta agenda ma być dla niej. I to jest najważniejsze, żeby ta osoba miała jak największy pożytek ze mnie na tym spotkaniu. I wtedy ja dostaję agendę, na przykład trzy dni przed takim spotkaniem, mówię, klepię tą agendę na zasadzie. Tak, o tym to jest dobre, że będziemy o tym rozmawiać. Czyli prawda, że to. to nie jest tak, że cokolwiek ta osoba napisze, to rozmawiacie o tym? Zwykle to jest tak, że cokolwiek ta osoba napisze, to rozmawiamy o tym. Przy czym ja muszę się przygotować do tego spotkania. Muszę podrapać się w głowę i zastanowić, czy jakby ja mam coś tutaj do pomocy. Może ona powinna na przykład rozmawiać na ten temat z kimś innym ja. Okay. Zwykle jest tak, że ja mówię, po prostu klepię tą agendę 99 na 100, albo mówię, dodajmy jeszcze jeden punkt ode mnie. A, jeszcze jedno hmm. pytanie odnośnie tej agendy. Czy yy, dajesz jakieś wyznaczniki odnośnie tej agendy, że ta agenda ma być o tym i o tym, czy po prostu. Nie, właśnie to nie jest spotkanie, które ja prowadzę. Ja na tym spotkaniu tylko jestem i próbuję pomóc. Hmm. Bardzo ciekawe. Ja. I e, jakby poza tym mam przygotowany szereg pytań, takich totalnie sztampowych. Czy jest coś, co ci ostatnio przeszkadza w pracy? Jakby totalna sztampa, jakby... ale bardzo często to pomaga tym ludziom zauważyć rzeczy których oni nie wiedzą, że nie wiedzą, bo wtedy zastanawiam się, kurczę, coś mi przeszkadza. A wiesz co, była taka jedna rzecz, to zwrócę ci na to uwagę. Mhm. O, I tyle. Jakby to, Tego typu spotkanie powinno być regularnie. Ono czasami może być raz w tygodniu, czasami może być raz na dwa, czasami raz na miesiąc, ale nie wolno go odwoływać. No bo odwołując takie spotkanie, dajesz komuś znak, że słuchaj, jest coś ważniejszego niż ty. Czyli masz one on one z każdym pracownikiem co miesiąc? Nie, mam z, to się brzydko nazywa, moimi bezpośrednimi raportami. Czyli <laughs> Nie cała firma raportuje do mnie. Mhm. Okej, okay. ale masz też stywno co miesiąc? Okej. Okay. Różnie mam z różnymi ludźmi, ale tak, mam to na stywno. I jakie problemy z reguły rozwiązujecie? Takie, jakie oni przynoszą. To są przeróżne problemy. Jakby my mamy, to, to jest wspaniałe i niewspaniałe w naszej pracy, że w naszej pracy zarządy zagrywają nam piłki, które są za każdym razem nietypowe i inne, i co za tym idzie, nie jest tak, że cały dzień robisz to samo i z tygodnia na tydzień twoja praca się nie zmienia. I pracujesz po prostu z, z jednym czy drugim zarządem nad ich problemami, które są ich problemami, w związku z czym do mnie przychodzą ludzie, jeżeli ma, przychodzą do mnie z problemem, a to rzadko, bo zwykle radzą sobie po prostu świetnie sami, to. Przychodzą ludzie z problemem, który jest dziwny, wyjątkowy, eklektyczny, i trzeba się tu naprawdę zastanowić. Tu nie ma oczywistych odpowiedzi. Y -y. I zastanawiacie się nad tymi problemami czasami z tym zarządem, czy raczej staracie się to rozwiązać wewnątrz u Was? Różnie. Jakby czasami ja po prostu przychodzę na spotkanie, bo akurat ja mam jakąś kompetencję, która jest potrzebna na tym spotkaniu, ale to rzadko. Zwykle inni ludzie są mądrzejsi ode mnie na, na większość tematów i raczej jest tak, że jeżeli ktoś na one-on-one on one zadaje mi to pytanie, no to jesteśmy one-on-one, on one, więc siłą rzeczy jesteśmy tylko my. Okej. Okay. Brzmi to trochę jakbyś miał firmę, którą możesz zostawić w rękach twoich pracowników. Brzmi nam mega kompetentnych. Tak, tak czujesz? Tak. Prawdopodobnie jest tak, że mogę zostawić na jakiś skończony czas. Na zasadzie podejrzewam, że teraz jakbym wyjechał na trzy tygodnie, to byłoby ok. Mhm. Wyjeżdżałem już na dwa, a, więc to by było. I nic nie robiłeś? E, wiesz co, nie, ja nie mam. Ja na urlopach robię rzeczy. Bo nie da się nic nie robić, co? <grym> no, nawet jak leżysz na plaży, to coś robisz. Dokładnie. Nie? E, a ja na ogół na tej plaży jeszcze mam dwójkę małych dzieci, więc to w ogóle nie da się nic nie robić. Literalnie trzy tygodnie temu wróciłem z urlopu dłuższego. Multitasking. <grym> tak. I miałem odciski od łopaty. No bo mój, mój syn starszy uwielbia jakby w piasku, no i jakby tato kopie, nie? więc jakby odciski od łopaty były na urlopie. Budowaliście zamki? Tak. Okej. Okay. Okay. Powiedz mi, jak masz takich kompetentnych pracowników, którzy załatwiają większość problemów i ewentualnie pomagasz im na jakichś spotkaniach raz w miesiącu czy co, ile tam je organizujesz z nimi, to na czym polega twoja praca jako CEO w tym momencie? W tej chwili jeszcze dużo sprzedaję. Trudno jest delegować ze mnie sprzedaż ze względu na to, że ja mam za zadanie zdiagnozować klienta. Mhm. I jeżeli diagnoza będzie źle postawiona, to możemy komuś złożyć obietnicę bez pokrycia. I to są duże konsekwencje reputacyjne. Czyli tego jeszcze nie, nie, nie oddajesz? E, nie, to zaczynam oddawać. Myślę, że połowa teraz procesów sprzedażowych jest na mnie w naszej firmie, aczkolwiek no powinno być jeszcze mniej, bo ja powinienem zajmować się troszeczkę innymi rzeczami, także. Hmm, więc to jest taka rzecz, którą robię. Poza tym one-on-one, -on bieżączki, wszystkie tego typu rzeczy. Poza tym są rzeczy, które po prostu się wydarzają i trzeba się nimi zająć. W zasadzie wszystkim się ostatnio wydarzył nowy ład yy, i to jest jakby coś, co zjada Ci ileś tam czasu, bo nagle trzeba się spotkać z kimś, z kim nie musiałeś się spotkać i tak dalej, i tak dalej. decyzję, nie niezadowolony. Tak, więc takich one-off rzeczy jest dużo. No a poza tym jakieś inicjatywy na zasadzie, staram się podejmować decyzje inwestycyjne, jakby tego typu rzeczy, nie? Masz jakiegoś klienta, który jest takim twoim wymarzanym klientem, Czy o, z nim chcielibyśmy pracować? Na, na, na pewno, to, to są wiesz, totalnie oczywiste rzeczy, typu kurczę, ale by było super zrobić coś dla SpaceXa, to, to banał, nie? Mm -hmm. Ale ja mam też drugą, totalnie nieoczywistą odpowiedź na to, to znaczy my strasznie lubimy rzeczy, które nas zaskakują. Na zasadzie, wiesz, wiesz, że ten stojak na mikrofon istnieje obiektywnie, mhm. ale bardzo często nie dodajesz dwa do dwóch, że musi być jakaś wielka fabryka, która je robi. Ja mhm. strasznie bym chciał z, ta z taką fabryką pra pracować. Albo chciałbym super pracować dla e, fabryki jakichś urządzeń medycznych, o których nikt nie wie, bo sprzedają je tylko i wyłącznie do chirurgów plastycznych. Albo zastanawiam się, kto produkuje atrament na dziary, który na sobie masz. Eee, I jakby jaka jest na tym marża? Mhm. Albo kto produkuje wskazówki do zegarków, które na, na sobie mamy. Okay. I my uwielbiamy takie rzeczy, które są egzotyczne i które są na maksa nieoczywiste. Na zasadzie wiesz, otwieram maila, patrzę, jakie lidy spadły przez noc i myślę, ja, pierdziele, ale super biznes. Gościu robi wskazówki do zegarków. Czemu ja na to nie wpadłem? Czyli masz, e, robisz jakiś research specjalnie pod to? Czy liczysz na to, że sami ci klienci do ciebie przyjdą? Nie, do nas klienci przychodzą tylko i wyłącznie z poleceń, i do nas tylko i wyłącznie klienci przychodzą z działań przychodzących. Czyli my ściągamy ich do siebie, bo nie ma takiego scenariusza, w którym my już organizujemy spotkanie marketingowe i stwierdzamy, teraz wchodzimy w biznes, kurczę, wskazówkowy. I oni muszą do nas przyjść, żebyśmy my zrozumieli tą egzotykę. Nie? A komunikujecie się w jakiś określony sposób, żeby właśnie przeciągnąć tą taką nietypową, e, nietypową grupę klientów? Nie. E, po prostu jest tak, że nietypowi klienci mają typowe problemy. Mhm. Oni tak samo mają problemy z rentownością, z marżowością, z nowym ładem, z tym, że zwolnił się menedżer i nie ma za bardzo kogoś na jego miejsce, z tym, że właściciel jest przepracowany. E, jakby it's all the same shit, tylko po prostu w innym ciekawszym biznesie. I Takim mniej oczywistym. Hmm. Powiedz mi, załóżmy, że wchodzisz do jakiejś firmy. Ty możesz wybrać przykład, bo ty masz znacznie więcej przykładów niż ja. I chciałbym wiedzieć, jak, jak wyglądają ich najczęstsze problemy no? i jak starasz się im pomóc z tym. Czyli załóżmy, przychodzi do Ciebie firma X, zajmuje się, to Ty już wybierzesz czym i jak się do tego zabierasz, jak, jak, jak starasz się przeanalizować, gdzie mają jakiś przezieg, który powoduje, że nie zarabiają na przykład tyle, jakby by chcieli. Sure. Przychodzi do nas firma, która zajmuje się, nie wiem, produkują aplikacje Software as a Service. W Software as a Service jakby kluczowe wskaźniki to jest CZERN. Czyli ile ci klientów odchodzi z miesiąca na miesiąc. Mhm. To jest, ile płaci ci klient, to jest, ilu, ile masz darmowych trajali, i jaka jest konwersja z darmowego trajala na płacącego klienta? I masz trafik, i wyzwania operacyjne, czyli czy masz wszystkich ludzi, których potrzebujesz mieć, i tak dalej. I jakby pytam ich o te wskaźniki. I po tych wskaźnikach i relacjach tych wskaźników względem siebie, jestem w stanie zidentyfikować, w czym problem. I mówię im, kochani siedmiu klientów odchodzi wam miesiąc do miesiąca, to oznacza, że w ciągu 12 czy tam 18 miesięcy stracicie wszystkich klientów. Jesteście jak chomik w kołowrotku. Musicie pozyskiwać ciągle nowych klientów, bo ich non-stop tracicie i dlatego nie rośniecie. W związku z czym skupmy się na czernie. I oni zwykle mówią, kurczę, myśleliśmy, że to chodzi o generowanie leadów, a tu ty mówisz o obsłudze klienta i tym, że mamy odbierać telefon. Hmm. Customer service się kłania. Na przykład. Okej, okay, czyli... czyli... To jest fajne w sumie, że doradzacie też z czymś takim jak retencja. Woda ci się skończyła. Jak, jak, jak retencja klientów. Bo mówisz, że prowadzicie konsulting sprzedażowy, to bym na to nie wpadł, że możecie też doradzać takie rzeczy. A to jest trochę taka UX-owa nawet sprawa, bym powiedział. Bardzo. No. Dokładnie tak. I wiesz, no, tak samo z tym rynkiem pracownika. Jak masz 100 osób w teamie i tracisz 60 rocznie, to musisz zatrudnić 60 osób. I to a jest jak tracisz. Cool. Bardzo. A jak tracisz 15, to musisz zatrudnić 15. To Ale musisz się wykonać na zadania, które należą do retencji pracownika. Dokładnie tak. I w związku z tym może warto się skupić na retencji w rynku pracownika. I jakby to są dosyć banalne rzeczy, tylko bardzo często ludzie myślą o swoich problemach powierzchownie i nie są w stanie, i to trudno ich wymienić, spojrzeć na siebie samych z zewnątrz. No bo oni siedzą w sobie, w swojej firmie, w swoich problemach i nie mają świeżego spojrzenia. Tak jest. Um, gdzieś w Twoim wywiadzie słyszałem, że jak pracujesz z Software House'ami, to one nie potrafią powiedzieć co do złotówki, ile mają marży na danym projekcie. Z Software House'ami, agencjami digital, mm -hmm. w filmach Myśl, usługowych to jest duży problem. Myślisz, że to jest absolutnie konieczne, żeby mieli taką wiedzę? Tak. Czemu? Ze względu na to, że jeżeli nie wiesz, ile zarabiasz na którym projekcie. To może być tak, że na przykład masz 20% ultrarentownych projektów, które są zbyt rentowne. Nie dowozisz jakby wartości za forsę, którą kasujesz. To jest bardzo ciekawy problem. I może być też tak, że masz 20% projektów, które są pod wodą. Na zasadzie nie dość, że je robisz, to jeszcze na tym tracisz. Mhm. I możesz po prostu nie robić 20% projektów i podwoić rentowność firmy. Jak rozwiązać taki problem? Zacząć to mierzyć. Na zasadzie, okej, okay, ile godzin spędziliśmy nad projektem X? Po ile była ta robocza godzina, jeżeli macie rozliczenie godzinowe time and material? Mhm. No dobra, po tyle. A ile zapłaciliśmy za tą godzinę w kosztach biura, w kosztach człowieka, który to robił, w kosztach software'u, na którym to było robione, bla, bla, bla. No i ile nam zostało po odliczeniu tych kosztów? Okej, okay, a ile zapłaciliśmy za pozyskanie tego zlecenia? I nagle się okazuje, że jak się zoptymalizuje koszty pozyskania zlecenia i się zoptymalizuje to, w jaki sposób pracujemy na dostarczaniu jakiejś tam wartości w tym umownym Software Houseie, to nagle się okazuje, że da się jednak w Software House zrobić 23% rentowności, a nie 4. Mhm. Um, jak to zrobić? Dokładnie. Jakiś CRM czy dyrektor finansowy? Wiesz to dyrektor finansowy zwykle, to jest duża rzecz i jakby popieram zatrudnianie dyrektorów finansowych, warto, to pomaga, aczkolwiek zwykle pracując z firmą, która ma na przykład, nie wiem, 10 baniek przychodu, albo 20, to to jest jeszcze trochę mało w takim biznesie software house'owym, żeby zatrudniać dyrektora finansowego. Szczególnie... Przychodu, czyli tak, mhm. przychodu. Bo jakby dobry dyrektor finansowy, to jest taka prosta heurystyka zatrudniania ludzi na tego typu pozycje, powinien zapłacić za samego siebie w wartości, którą generuje. Czyli jeżeli na przykład dyrektor finansowy kosztuje ćwierć miliona złotych rocznie, to skąd się weźmie wartość w firmie, która ma 2 miliony na ćwierć miliona rocznie z dyrektora finansowego? No nie weźmie się, bo to jest za mała firma, żeby wygenerować tyle wartości taką pozycją. Mhm. I jakby co za tym idzie? Najpierw trzeba to samemu pomierzyć. Zacząć po prostu odpowiadać sobie na pytania: dobra, ile co kosztuje, ile wydaliśmy w budżecie marketingowym na to, żeby pozyskać to zlecenie, ile godzin handlowca poświęciliśmy na to, żeby je pozyskać, w jakiej rozpiętości były te godziny? Czy cykl sprzedażowy zajął 3 tygodnie, czy 3 miesiące, czy 3 lata? Mhm. Zacząć odpowiadać sobie na tego typu rzeczy i zacząć to wszystko składać w pewien obraz. To jest za dużo numerków dla mnie. Bardzo dużo numerków. No. Mhm. Ja bym musiał kogoś zatrudnić od tego. Chyba księgową. Księgowa też możesz się jakimś pomóc, nie? Plus, um, minus. W, w stronie kosztowej na pewno, tak. Doradca podatkowy? A nie mam kompetencji do tego, żeby się wypowiadać na temat doradców podatkowych. Yy... U ciebie robisz to sam? Jeszcze raz? U ciebie robisz to sam? Mówisz o podatkach? O całych tych finansach. I przed, nie, w życiu. Ja jestem w tym najgorszy. Myślę, że wystawiłem w Kazbegu trzy faktury i pewnie dwie z tego były źle wystawione. Czyli masz jakiegoś od finansów? O, zdecydowanie. W sensie jest Magda i Justyna, które robią fenomenalną robotę, odciągając jakby mnie od tego typu zagadnień, bo ja bym je wszystko strasznie popsuł. Okej, okay, to uspokoiło mnie to trochę. Bo ja już, jak, jak mówiłeś o tych wszystkich numerach, to w mojej głowie było po prostu. Buf, buf. <laughs> ja też bym to wszystko popsuł. <laughs> Na Szczęście mam księgową, staram się pracować z doradcą podatkowym, także jako, jakoś sobie z tym poradzę. Um, wspominałeś gdzieś o porze, chyba nawet w twoim Talku, mhm. tak swoją drogą. Bardzo fajny Talk, okay. o czym ci już pisałem. Wciągnął mnie, także okay. naprawdę spoko. I, i jak. Byś opisał swoje podejście do uporu w Twojej pracy. Skupiasz się na tym czasami, że nie chcecie czegoś zrobić, ale wiesz, że musisz cisnąć, czy raczej naturalnie ci przychodzą rzeczy? Ja zorganizowałem swoje życie w taki sposób, że nie zajmuję się głupotami, i nie zajmuję się też na ogół rzeczami, na których się nie znam. Ale nie da się chyba nie zajmować głupotami. Czasami trzeba się zajmować głupotami. W sensie czasami wypadnie coś, co musisz robić, po prostu jest szybciej, że jak ty to zrobisz, niż jak zadzwonisz pokój. Tak, ale to jest, w, w moim życiu naprawdę jest bardzo rzadko. Mhm. E, I w związku z tym, jakby ja mam mało rzeczy, które są nieważne, w związku z czym muszę się skupić albo zmusić do tego, żeby się tym zająć. E, szczególnie służbowo. E, I w związku z tym, jakby ja teraz nie potrzebuję wielu uporu do tego, żeby robić to, co robię. E, tak, jakby z, zaprojektowałem to wszystko w taki sposób, że to jest dla mnie bez wielkiego wysiłku, że to mi przychodzi relatywnie naturalnie. Nie było tak zawsze. Co to znaczy? No to znaczy, że kiedyś, jak pracowałem dla kogoś, no to wykonywałem swoje obowiązki służbowe nie tylko i wyłącznie dookoła tego, na co miałem ochotę. I nie mogłem sobie po prostu powiedzieć, że nie zrobię tego, bo nie mam na to czasu, niech ktoś inny to zrobi. Czyli u Ciebie rozwiązaniem jest to, żeby zajmować się rzeczami, które są istotne, i wtedy nie trzeba się do nich zmuszać. A nie na odwrót, czyli zmuszać się do tych rzeczy. I w ten sposób załatwić te problemy. Teraz tak, teraz to jest odpowiedź. Ale to jest luksusowa niż... pozycja, nie? Na maksa. Mhm. Ale no jakby w, w właśnie problem z y, moimi odpowiedziami polega na tym, że one są bardzo często nieaplikowane dla 99% z populacji. My pracujemy dla zarządu, więc jak powiesz do prezesa zarządu, ale stary, musisz mieć asystentkę, to on powie: no w sumie. A jak powiesz do jakby kogoś, kto jakby realizuje jakiś inny zawód na zasadzie, nie wiem, jest ratownikiem medycznym, mm -hmm. że powinien mieć asystentkę, to wy cię za wariata. Mm -hmm. I słusznie, no bo tylko wariat chciałby, żeby ratownicy mieli asystentki, to nie ta robota. No tak, ale dlatego słucha się ludzi, którzy doszli do poziomu, gdzie można mieć asystentkę, jeśli chce się mieć asystentkę, jeśli chce się być na tym poziomie. Pewnie tak. Dlatego rozmawiamy. Co do tego TikToka. podobała mi się struktura albo struktura, którą sobie wyobraziłem pod tym tektokiem i jestem ciekawy, jak się do tego przygotowałeś. Mówiłeś już, że troszeczkę sobie pracowałeś z pisaniem, więc jestem tak. ciekawy. Ja się czasami na tym zastanawiam, jak ja bym podszedł do takiej prezentacji, więc jestem ciekawy, jak Ty do niej podszedłeś. Jak sobie rozpisałeś to, jak, jak poukładałeś tematykę i tak dalej. Tematyka i jakby zawartość była moja, ale to, w jaki sposób doszło do tego tektoka, to wyglądało tak, że na InfoShare Rozmawiałem sobie o firmie Kamila Kozieła, on zadawał mi tam różne pytania i Kamil od słowa do słowa powiedział, stary powinieneś wystąpić w TED -talku. Na co ja powiedziałem, stary nie. <grystanie> <grystanie> na co on powiedział, stary zaufaj mi, przygotuję cię, będzie super. No i jakby Kamil poprowadził mnie po prostu za rękę do mhm. przełożenia tego, co miałem w łbie, na to, co dzisiaj wisi na YouTubie. I w tym sensie, jakby. Co masz na myśli, przełożenia tego, co miałeś w obie na. A, jest. Ty? Bardzo dużo surowego materiału, który siedzi mi wełbie na temat różnego rodzaju rzeczy. I Kamil pomógł mi wydestylować z tego 20-minutowego toka, który jest zjadliwy. I jakby w tym sensie forma tego, co powiedziałem, to jakby ja byłem tutaj tylko wehikułem, ale nauczył mnie te, tej formuły Kamil. Ja miałem za sobą dużo wystąpień publicznych, ale jednak wystąpienie na Tedzie według tej formuły to jest coś zupełnie innego, czego wcześniej nie robiłem. A mhm. powiesz trochę tej formule. Wiesz co, średnio się czuję kompetentnym, w ogóle uważam, że powinieneś zaprosić Kamil, bo jest super ekstra ciekawym gościem do, do rozmowy. Jak się gością nazywa? Kamil Kozioł. Prowadzi taką firmę, która nazywa się Prezart. Mega, mega ciekawy facet. I też po prostu mega pozytywnie zakręcony gość, bardzo go lubię. Mhm. No i jakby w tym sensie ja nie, nie streszczę Ci tutaj metodyki czterech warstw prezentacji, bo tak się jego metoda jakby przygotowywania wystąpień publicznych nazywa. Aczkolwiek no, mo, mocno polecam, jestem absolwentem, jakby brałem i żyję. Okej, okay, czyli, to, czyli to było, zlecałeś taką, komuś, nie, nie robiłeś tego sam. Można tak powiedzieć, bo tam no. było kilka takich, miałem takie wrażenie, przynajmniej takich zapętleń informacji i hmm. to mnie zwróciło uwagę, że to trzeba przemyśleć, jak prowadzić tę prezentację, żeby później wrócić do czegoś i odbić się od jakiegoś tematu, który już był. Tak. Także bardzo, bardzo fajnie yy, to wyszło. Wrócę jeszcze do naszych pytanek. Zobaczymy, co nam jeszcze zostało. A to jest jedna rzecz, którą chciałem z tobą o, o której chciałem z tobą pogadać. To jest, yy, jakich podcastów słuchasz? Hmm. Yy. Jakby przez ostatnie 24 godziny przysłuchałem parę ładnych godzin Twojego. Jakby całkiem fajnie Dziękuję. naprawdę szacun. A poza tym jakby słucham właściwie wyłącznie zagranicznych podcastów po, po angielsku. A po prostu w Polsce wydaje mi się, że jest relatywnie mało świeżej myśli w tematach, które mnie interesują. I co za tym idzie? Na przykład ostatnio strasznie mi się spodobał podcast, który się nazywa The Hustle. Uh, bo tam jakby analizują różnego rodzaju ezoteryczne biznesy, takie jak mi się właśnie podobają. Strasznie mi się podobał Acquired.fm, uh, które robi dokładnie to samo, tylko że w, w long form. To jest na przykład, wiesz, trzy godziny o modelu biznesowym Taylor Swift. Uh, Serio? Tak. I tak, tak chyba wyglądał przedostatni odcinek. Jak się nazywa ten podcast? Acquired.fm. Uh, to to naprawdę spoko. Trochę w, w stylu jakby mojej serii o modelach biznesowych, która też gdzieś tam wisi na YouTubie. Mm -hmm. co mi się jeszcze ostatnio podobało? No wiadomo, Tim Ferris, wybrane odcinki Jorogana mnie średnio interesują jakby przemyślenia zdecydowanej większości ludzi, która tam przychodzi. Aczkolwiek niektóre im interesują mnie strasznie. Mm -hmm. Więc jakby jest to, tego typu rzeczy chyba. Okej. Okay. Um, długo mówisz po angielsku? Bardzo długo. Pamiętasz, jak to było przejść z, po, z polskiego na angielski? Do tego, żebyś był w stanie konsumować takie rzeczy jak podcast? Wiesz, co ja nie, nie pamiętam, bo to jest tak długo. W rozumieniu, ja mam jakieś przebłyski do, dookoła swojej nauki angielskiego, że ja zawsze byłem w tym dobry i że wygrywałem jakieś tam olimpiady w Łe, wieku 12 okay, lat. i tak. Tego typu historia, więc jakby ja nie miałem takiego momentu, w którym miałem przejście, że o, jestem w stanie przeczytać książkę po angielsku, bo ja no, Harry Pottera czytałem po angielsku, jak byłem jakby w wieku, w którym się czyta pierwszy Harry Pottery. Mhm, dobra, bo pytam, bo ja e, zawsze mówiłem po angielsku trochę, ale tak, żeby skumać się taki, po, jakiś bardziej skomplikowany podcast, to umiem tak już ze 4 lata mhm. i też pamiętam, że to było dla mnie wow, że rozumiem piosenki po angielsku, o. słucham czegoś i mówię, kurde, słucham i od 10 lat i w końcu wiem, o czym śpiewają. <laughs> okay. A, I... To, co właśnie, na co zwróciłem uwagę, to to, co powiedziałeś, że nie ma tej świeżej myśli. Tak, ja mam takie wrażenie, że odkąd zacząłem słuchać po angielsku, to jest mi naprawdę ciężko znaleźć kontent w Polsce, którego chcemy się słuchać. Więc to, to jest z drugiej strony pytanie do ciebie, czy jest coś w Polsce, co uważasz za jakiś taki naprawdę wartościowy kontent? Do którego wracasz regularnie, bo, bo to musi być coś regularnego. Kiedyś bardzo regularnie wracałem do małej wielkiej firmy. To ja też. Mhm. Teraz mniej, ale też Marek mniej na, nagrywa. Jest, dobra, okay. jest świetny przykład człowieka, który moim zdaniem robi rzeczy oryginalne w Polsce. Mocno się wkręcam w Jacka Bartosiaka. Teraz czytam jego książkę o kosmosie. Mhm. No, i to jest facet, który rzeczywiście myśli bardzo inaczej niż zdecydowana większość ludzi, i całe jakby środowisko, które się wokół niego skupiło, jest moim zdaniem szalenie ciekawe. i Myślą na zupełnie niebiznesowe tematy na ogół. No, to, to pewnie Bartek Pucek to też jest bardzo ciekawy człowiek. O nim słyszałem ostatnio. Mhm. Co, co, co ten gościu robi? Co w nim jest takiego ciekawego? Wiesz, co, no ja, ja miałem okazję poznać Bartka hmm, prywatnie. Spotkaliśmy się po prostu dwa razy, nie jest to jakaś wielka znajomość, mm -hmm. ale jakby on zawodowo jest zatrudniony w centrali IKEA, a poza tym ma swój newsletter na temat strategii startupów i digitalu. Inwestuje też w startupy, i jakby ma też taką grupę na slacku na tam 1700 osób. Gdzie wypowiadają się różni inni ciekawi ludzie, więc jakby to, to, to na pewno jest kontent po polsku, który, który jakby jest bliski gdzieś tam mojej głowie. Okej, okay, dobrze. Przekonam sobie. Ja, bo Ja cały czas szukam czegoś, co będzie w Polsce i co będzie w takiej stylistyce, która mnie interesuje, i jest ciężko mi to naprawdę znaleźć. także Myślę, że przez to, że jestem właśnie spaczony tym, jakby po angielsku jest mnóstwo tego kontentu, więc ciężko konkurować po polsku i z całym światem. To nie, 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 jest, nie jest łatwo znaleźć. Czy ty robisz coś poza kasbegiem, jakąś swoją działalność, typu właśnie newslettery albo takie rzeczy? Tylko podcastowo się udzielasz? A właściwie no, podcastowo się udzielam, dlatego że byłeś tak miły i mnie tu zaprosiłeś. Nie mam swojego podcastu. Nie, nie, nie. Jakby Kazbek i rodzina jadami całą dobę. A jak piszesz sobie te posty na Facebooku, to jaki, co, co ci przyświetlam? Po prostu chcesz coś sobie wyrzucić, czy jak, czemu to robisz? A wiesz co? To, to są takie trochę notatki z podróży. Mm -hmm. e, I zwykle jest po prostu coś takiego, że przydarzyło mi się coś, co mnie striggerowało do tego, żeby podzielić się jakimś przemyśleniem, aczkolwiek e, Albo nie wiem, że siódmy klient w ciągu ostatnich 6 miesięcy mi powie coś, i ja spróbuję jakby z, zgeneralizować to, co oni powiedzieli, albo z, coś, z czym się spotkałem w pracy. Ale to są dla mnie takie notatki z podróży na maksa, w tym sensie, że ja zapominam mnóstwo rzeczy. I nie przywiązuje do nich uwagi, bo po prostu dużo się dzieje. I w związku z tym fajnie jest czasami wrócić do tego, co się działo 7 miesięcy wcześniej i podrapać się w głowie: A, to rzeczywiście była taka sytuacja, to śmieszne było. Okej. Okay. Mamy jeszcze w takim razie jedno pytanie. Co. Powiedziałeś o sobie, że jesteś już w takiej sytuacji, do której nie każdy może się, z którą nie każdy może się utożsamić, może w ten sposób to nazwijmy. To, co cię w takim razie ciągnie do przodu? Co byś chciał osiągnąć i w biznesowej sferze, i w życiowej? Uh, jakby. Myślę, że życiowo to mam takie bardzo proste aspiracje i potrzeby. Na zasadzie chciałbym dzieci wychować, żeby były raczej spokojnie. To, <laughs> to nie jest proste. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. nie e, jakby, e, Chciałbym więcej czasu spędzać ze swoją żoną. To dość, dość banalne rzeczy życiowo, a biznesowo to jakby mnie popycha do przodu bardzo ciekawość, to znaczy. Czyli to jest wskazówki do zegarków. Tak. E, i to, żeby zaprowadzić gdzieś ludzi, którzy są dookoła mnie, i zastanowić się, jak daleko jesteśmy w stanie razem zajść i jak duża jest ta góra, na którą się wspinamy. I a sprawdźmy, a przekonajmy się, a może. A czemu nie? Czyli takie step by step po prostu sprawdzasz, co jeszcze da się zrobić. Tak, dokładnie to. To mnie jest szalenie ciekawi. I wiesz, jakby jak się nad tym zastanowisz, to ja jestem bardzo wcześnie w rozumieniu. Mam 33 lata, będę pewnie pracował do 75 roku życia. To jest jeszcze dużo lat do tego, żeby robić ciekawe rzeczy. Jeśli nie będzie super technologii, która wydłuży nam życie. True. To prawda. No ale to wtedy będzie pewnie rodziło jakiś tam inny zestaw wyzwań. Na razie ta matma wygląda raczej tak. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. I w związku z tym motywuje mnie no maksa ciekawości. Jakby sprawdźmy jeszcze, a w co jesteśmy w stanie zainwestować? A to jak chłopakom z Certifiera pójdzie? A to kogo jesteśmy w stanie poznać jeszcze? A to ciekawe, co będzie na tym mailu pojutrze. Mhm. A jak wygląda to względem wcześniej pracy dla kogoś? Mhm. Czyli teraz to, że pracujesz z zespołem i idziecie jakby tego, jako, jako taka Twoja grupa bardziej cię to motywuje niż to, co cię motywowało wcześniej? Jakby staram się zrozumieć Twoją motywację jako pracownik i Twoją wersus Twoją motywację jako CEO. Mhm. Ja zawsze podejmowałem decyzję o zajęciu się następną rzeczą w relatywnie podobny sposób. Znaczy, zawsze to może za dużo powiedziane, ale od pewnego momentu na pewno tak było. Czyli dla mnie najważniejsze było to, gdzie się najwięcej nauczę. I każdą następną robotę brałem jakby pod tym kątem. Mhm. I jakby dlatego przez pierwsze 10 lat, pewnie, etatowej kariery zawodowej, nie zarobiłem super dużo hajsu. bo świadomie? Świadomie, tak. Wow. A... To ja jestem z kompletnie innej beczki i jak właśnie stwierdziłem, o, a teraz będę idę się się em będę zarabiał dużo. Dobry pomysł. Tylko dlatego się zajmuję uiksem. em a... Szacun. Mm -mm. To nie było dobry. Znaczy, dobry pomysł ze względów finansowych, bo finansowo radzę sobie super, jest, jakby cel osiągnąłem. Zrobię, robię dużo więcej niż planowałem, że będę robił, ale. Problematyczne było to, że zmieniając pracę, podejrzałem za widełkami. Więc Aha, okay. wybierałem pracę tam, gdzie płacą dużo, natomiast niekoniecznie, gdzie dużo się, gdzie dużo się okay. uczy. I to uh -huh. był mój błąd. Dlatego, bo gdybym poszedł nauką, to byłbym w miejscu, w którym teraz jestem, trzy lata wcześniej. Właśnie, no właśnie, ja, ja, ja dość szybko zrozumiałem to, do czego ty doszedłeś, to znaczy, że pieniądze idą za kompetencją, a nie więc, na Tak, więc maksymalizowanie kompetencji spowoduje, że overtime zarobisz więcej. Mhm. I u mnie to overtime zajęło naprawdę długo, e, aczkolwiek w końcu jakby dojechaliśmy do miejsca. I to jakby to, to mi zawsze przyświecało i bez względu na to, czy y, odchodziłem z Diwanta, które było naprawdę rewelacyjną organizacją. Pracowałeś w Divante? Tak. Mi się zawsze wydawało, że w czacie już mi powiedziałeś, że nie, ale. Mi się... Nie, nie, nie. Czyli ty robiłeś sprzedażawcę w Divanta? Między innymi, tak. Super, z Tomaszem Karwatką. Pozdrawiamy. Tak. Serdecznie. E... I odchodząc z diwante do startupu Right Hello założonego przez mojego ówczesnego współlokatora, no na pewno się nie kierowałem względami finansowymi, no bo jakby early stage startups płacą podle, a w 2014 płaciły pod, podle po dwakroć. I tak samo jakby możliwość jakby po Right Hello zostania dyrektorem sprzedaży gdzieś tam, gdzie mógłbym pewnie zostać. Płaciła w krótkim terminie dużo więcej niż moje zarobki w pierwszym roku rozkręcania własnej firmy, mhm. ale własna firma była czymś, co mnie dużo więcej mogło nauczyć, ale Ride right Hello było czymś, co z całą pewnością mogło mnie nauczyć więcej niż dywancy i tak dalej i tak dalej. W związku z tym, jakby skoro pieniądze idą za kompetencją i też satysfakcja z pracy i parę innych rzeczy. Tak, bo właśnie ja dlatego tego Cię zadałem to pytanie, czy masz jak sobie radzić z rzeczami, których nie chcecie robić. Bo jeśli podążasz za pieniędzmi, to robisz dużo rzeczy, których nie chcecie robić. No właśnie, a ja nie lubię robić rzeczy, które, których ja nie chcę robić. I jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ostatnio gość się mówił, że powiedział, że się zastanawiam się właśnie dlaczego zadałeś mi to pytanie. w ogóle nie mógł tego zrozumieć. Ja się później musiałem zastanawiać po tym podcaście, myśleć, kurwa, czemu ja mu zadałem to pytanie. <śmawienie> I dopiero później do tego doszedłem, że jeśli, jeśli, po, jeśli po pierwsze podążasz za pieniędzmi, a po drugie jeśli nakładasz sobie dodatkową pracę, której teoretycznie nie musisz robić, ale ja mam ambicję, żeby pracować dużo, to wtedy rzeczywiście hmm. nawracają się rzeczy, których już dzisiaj już nie chce robić, bo po prostu ty, przestaje cię to interesować w pewnym momencie. No, y y y jest taki facet już w świętej pamięci, który się nazywał Janusz Kaniewski i Kaniewski był jednym z najlepszych designerów, którzy chodzili po Polsce. Po polskiej się. Co projektował? Pierdyliard rzeczy. Mm -hmm. Poręcze w gdyni. Okay, czyli wszystko. Tak. Mm -hmm. I on w pewnym momencie w swojej drodze designera zaplątał się do takiego włoskiego studia projektowego, które projektowało dla Ferrari. Jeżeli ja dobrze pamiętam i wymawiam, nazywało się to Filinia. Mm -hmm. I jakby. Paifirinia robiła deski rozdzielcze dla Ferrari. Po prostu siedzisz nad problemem typu deska rozdzielcza dla Ferrari pół roku albo półtorej roku albo jak wyglądają zegary, które pokazują ci prędkość w takim samochodzie i tak dalej. I pamiętam, że w wywiadzie dla, dla Wyborczej Kaniewski 100 lat temu mówił o tym, że projektują teraz budziki na, na zegarach po to, żeby wyglądały jak wycelowana w ciebie lufa pistoletu ze względu na to, że ludzie, którzy zalegalizowali swoje nielegalne biznesy, w, które, które robili w latach 90., teraz chci, chcą powspominać i kupią sobie Ferrari, dlatego że ten budzik tak wygląda. Nie? I to jest poziom Rzemiosła, który wynikający... budzę takie wcześniejsze doświadczenia. Na maxa. Po, poziom Rzemiosła do tego, żeby projektować takie rzeczy, jest tak niesłychany, i on pewnie to robił, nie wiem, w 25, czy który to tam był rok pracy nad sobą. Że z czasem jakby robisz niesamowite rzeczy idąc tą drogą. I jakby ja mogę się wymądrzać przed zarządami spółek wskazówkowych czy czegokolwiek takiego, właśnie dlatego, że podejmowałem takie decyzje, ale one były na maksa nieoczywiste i na maksa niestandardowe. Na zasadzie, cholera, jeżeli możesz zarobić tysiąc złotych więcej, to go zarób. Zwykle tak wygląda jakby refleksja na ten temat. Um, czyli teraz, jeśli właśnie wrac wracają do tych wskazówek, czyli teraz, jak myślisz sobie o wskazówkach, to chcesz właśnie znowu nabyć jakieś kompetencje, które są kompletnie unikalne. To jest coś, co Cię motywuje, dlatego Cię to ciekawi. Tak, znaczy zawsze jest jakaś następna rzecz. No w zasadzie ogarnąłem już w miarę, jak się zarządza 20-osobową firmą doradczą. Teraz już jesteśmy 30-osobową, więc muszę to ogarnąć jeszcze raz. Mm -hmm. I ogarnąłem, jak to jak jest, jak ogarnę, nie wiem, jak się zarządza 30-osobową firmą doradczą, no to będę musiał jeszcze ogarnąć, jak się inwestuje w rzeczy. Mm -hmm. I jakby zawsze jest jakaś następna rzecz, której mogę się nauczyć i ten eklektyczny zbiór kompetencji, które, które siedzą mi we łbie, się jakoś powiększy i jeszcze bardziej udziwni to jest, wydaje mi się, szalenie ciekawe. Mhm. No to jest coś, czym ja się, tak jak ci mówiłem, zetknąłem, że podążałem za pieniędzmi i teraz właśnie staram się, staram się bardziej zastanowić nad tym, jakie mam kompetencje mhm. i też dalej podążać za pieniędzmi, bo ja lubię, lubię numerki. Sure. Więc, um, Nic złego w zarabianiu pieniędzy. Ale rzeczy muszą być... Dopasowane do kompetencji, więc można zarabiać pieniądze, ale to musi też być zgrane z Twoją osobowością. I wtedy, wtedy to jest ciekawe i nie trzeba się męczyć z dyscypliną, tak jak się do tej pory męczyłem. True. A mm -hmm. poza tym jest bardzo trudno być long-term przepłaconym. Na zasadzie, oczywiście, że możesz być przez rok przepłacany, bo trafisz do takiej firmy, która nie zauważy tego, że płaci ci więcej niż masz kompetencji, ale przez 30 lat tak nie pojedziesz. Mm -hmm. I to też jest sposób na, na poznawanie ciekawych ludzi. Na zasadzie, wiesz, fajną, fajnym efektem ubocznym jest to, że naprawdę moi klienci są oryginalni i nigdy w życiu bym ich nie poznał, gdyby nie to, że tak wybrałem. Tak, to jest druga część robienia rzeczy, które lubisz. To właśnie, że jeśli robisz rzeczy jak, tak jak ja, za, za pieniędzmi, to poznajesz ludzi, którzy cię nie do końca interesują, bo jesteś w miejscu, które cię nie do końca interesuje. Natomiast jeśli robisz tak jak ty, że podążasz za rzeczami, które cię mega interesują, to właśnie znajdujesz, trafiasz na tych ludzi, którzy cię interesują. No, albo oni trafiają na mnie, bo to też. To, to, nawet to, to troszeczkę częściej. bardziej w, w tym momencie tak działa. Tak. Mm. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, mm -hmm. którą chciałem poruszyć. A... Tak samo handluje się produktem za 100 dolarów i, i za 100 tysięcy dolarów. I to jest temat, który chciałem z tam poruszyć, bo to jest rzecz, którą powiedziałeś. Jakbyś mógł wypowiedzieć się troszeczkę więcej o tym. Jasne. Jak to jest możliwe, że przecież produkt za 100 dolarów kompletnie inni ludzie przede wszystkim sprzedają. Tak. Jednocześnie to trochę zależy od produktu i od wzorca zakupowego. Bo są zegarki za 100 dolarów i zegarki za 100 tysięcy dolarów. Więc. Takim zegarkiem handluje się pirazy drzwi tak samo. Oczywiście jest inny wystrój tego sklepu, trochę kto inny do tego sklepu przychodzi, trochę kto inny stoi za ladą, Ale generalnie ta prezentacja zegarka jest pirazy drzwi tak samo. Jest zegarek, proszę bardzo. I jakby to jest to samo, aczkolwiek trochę inaczej, może nie wiem, w tamtym po 100 tysięcy to bardziej podadzą ci do tego kieliszek szampana albo cokolwiek takiego, nie wiem, nie mam zegarka za 100 tysięcy dolarów na ten close. Mm -hmm. A... I to jest z jednej strony tak samo, ale z drugiej strony, jeżeli masz na przykład rozwiązanie software'owe, które kupujesz w roli CMO w firmie, czyli nie kupujesz jakby klepki na schody do swojego domu prywatnie, tylko kupujesz jako decydent biznesowy, to tym się handluje totalnie inaczej. Bo nagle okazuje się, że ten kontrakt wygląda inaczej, że coś trzeba zafakturować, rozliczyć jakieś podatki, zapłacić jakiś VAT, a nie przyjść do pana, pana Henka i powiedzieć taką, taką chlebkę pod te schody panie Heniu i pan Heniu powie, no dobra, to sto koła za to i jakby fakturki nie trzeba. To, to są dwa zupełnie różne wzorce zakupowe. I co za tym idzie, z jednej strony to samo, no bo się handluje, się perswaduje, się marketinguje i tak dalej, to samo. Ale totalnie inaczej, w różnego rodzaju kontekstach, na zasadzie wiesz, nie jestem wariatem, który powie, że tą szklankę kupowało się tak samo jak, nie wiem, Boeinga za, nie wiem ile koształ Boeingi, 100 milionów dolarów. Ja też nie mam pojęcia, ale dużo. <laughs> Pewnie tak. Mhm. Swoją drogą miałem pytać, jeszcze wody chcesz? Nie, jest okej. Okay. Okej. Okay. Dużo się słyszy i czyta narzeka na na digital, media mhm. społecznościowe, smartfony i to wszystko, co uznajemy za technologię. Więc to też uważałem za temat, mhm. bo jest sporo osób, które widzi tylko negatywne strony. Teraz jest taka swoją drogą nagąka na social media, że te social media tego generują dane i algorytmy, i, i to jest tylko złe. Natomiast mało osób patrzy na social media z, względu, z perspektywy takiej, że. Siedzimy cały czas w tych telefonach, ale nie siedzimy w nich, bo jesteśmy uzależnieni, troszeczkę też, ale dlatego, bo daje nam tą gigantyczną korzyść. I to jest dla mnie troszeczkę dziwne, że ludzie, że ludzie dają się zmanipulować w ten sposób, że te social media są tylko złe i że ta technologia jest kompletnie zła. Myślę, że technologia generuje Ci wyzwania, których nie miałeś wcześniej. Pewnie były osoby uzależnione od czytania książek, ale pewnie było ich mniej niż osób uzależnionych od telefonu. Są zdjęcia ludzi w tam. Jak się czytało jeszcze gazety? W tramwaju, mhm. tak, widziałem. Dokładnie tak. I jasne, jakby na czymś trzeba konsumować treści, i akurat teraz konsumujemy na smartfonach, a pojutrze będziemy to robić na soczewkach czy cokolwiek takiego. Mhm. O, ale jakby clue polega na tym, że mi się wydaje, że ogromna część tej narracji o szkodliwej technologii i tak dalej wynika z tego, że wychowaliśmy bardzo miękkie pokolenie ludzi, i to nie jest wina tego pokolenia, tylko po prostu beznadziejnych stylów i rodzicielskich i ich rodziców, i jakby doprowadziliśmy do tego, że ludzie, którzy tworzą narrację, będący dziennikarzami, redaktorami i tak dalej, nie mają obiektywnego stosunku do rzeczywistości. Na zasadzie, skoro Facebook zaorał ileś tam gazet na spółkę z Googlem, to co, co, co te gazety mają, jakby pisać, że Facebook i Google są super? I don't think so. Mm -hmm. Ra raczej jest tak, że narracja o szkodliwości technologii jest w ogromnej mierze zanieczyszczona przez skrzywienia poznawcze ludzi, którzy tworzą narrację. To nie znaczy, że technologia jest tylko i wyłącznie dobra, są problemy i tak dalej. Ale jakby należy, moim zdaniem, zważać na to. I na zasadzie, come on, to, to to, że w ogóle możesz mieć podcast, jest cudem świata. I to jest coś niesamowitego. I że... ludzie za granicą mogą go słuchać. Tak, I, instantly. I, I ktoś może to ściągnąć i słuchać na wysokości 10 kilometrów, siedząc w samolocie. Ściągnąć przez powietrze, tak w jasności. Na zasadzie, jakby, how cool is that, nie? I to jest coś niesamowitego, że ja mogę słuchać przemyśleń, nie wiem, Kifara Boy, który jest jednym z najlepszych zarządzających w historii spółek technologicznych i on gada w ramach takiego formatu podcastowego z jakimś gościem i ten gościu zadaje mu pytanie i ja dzięki temu mogę być lepszym szefem, bo się nauczę od takiego gościa. W zasadzie on nie napisał w życiu ani jednej książki i nie miałbym możliwości bez Twittera i bez podcastów i bez YouTube'a dowiedzenia się, jak ten gościu myśli. A teraz mam go za darmo na wyciągnięcie ręki kiedy chcesz? By... No, to jest, to jest niesamowite. Czyli według Ciebie te, ta narracja jest tworzona głównie przez gazety. E, no teraz jakby gazety już mają bardzo niewielkie znaczenie. Jakby... Ale CNN hmm. i tak dalej. To też są chyba. Czy to nie, to jest Med media tata... tradycyjne. Mm -hmm, to są media Ale to też. Hmm. Nie. Czyli przez media tradycyjne, nie. Mówiłeś tylko o gazetach, tak? Nie, nie. Ja bym to rozciągnął na media tradycyjne. Radio, telewizja, gazety. Na zasadzie, come on, jeśli jesteś tak świetnym dziennikarzem radiowym, to dlaczego nie masz swojego podcastu? Jakby Dariusz Rosiek mm -hmm. udowodnił, że da się rozwalić w tym modelu biznesowym na Maksa Radio 357 udowadnia to też. Jakby Teraz jest jakiś kanał sportowy podobno. Kanał sportowy, dokładnie tak. I to są tylko polskie przykłady. Jakby Dilna Stobaniek Rogana ze Spotify. Jakby, Jeśli jesteś tak dobry w audio, no to jakby show mi, nie? Mm -hmm. A jeśli nie, to może to nie jest wina okropnej technologii. No i teraz go atakują właśnie za to. Zresztą zawsze go atakują za to. No właśnie. I jakby Jeśli miałbym głosować, no to wolę całą wiedzę tego świata za darmo na YouTube, Google i Facebooku, zamiast milion sprzedanych egzemplarzy gazety wyborczej. Dokładnie, dokładnie. Trzeba podążać za nowymi technologiami. No, to jest ciekawe, że e, ciekawe jest, że ludzie tak łatwo to łykają. Mam wrażenie, że jest jakaś e, taka intencja wewnątrz ludzi, którzy oni chcą, żeby te media były e, jakoś negatywnie postrzegane. T tego trochę nie wiem. Dlaczego? Jak ja czytam ono o mediach, to nie mam czegoś takiego, że myślę sobie, że no rzeczywiście te media społecznościowe to jest jakiś e, diabeł. Natomiast i, i inni ludzie czytają te gazety i z jakiegoś powodu łykają te informacje. Nie do końca kumam skąd jest ta intencja w nich, żeby, że oni chcą, żeby te media były postrzegane negatywnie. Myślę, że ta, ta, ta tendencja, taką mam hipotezę, wynika z braku chęci brania odpowiedzialności za swoje życie i za swoje czyny. Na no, zasadzie jasne, stary, to Facebook sprawił, że jesteś rasistą. Mm -hmm. Albo Joe Rogan. Nie? Jakby tak, to totalnie Joe Rogan cię zradykalizował. I zacząłeś jakby uważać te wszystkie dziwne rzeczy. To, to, totalnie powinieneś to zwalić na podcast. Mm -hmm. Tak, i to jest to samo odnośnie ludzi, którzy mówią, że... Mm. Social media zmieniają właśnie ludzi, a według mnie to jest przecież. Kiedyś po prostu nie wiedziałeś, że osoba, która gdzieś jest, załóżmy, w innym, w innym, w innym mieście, która teraz codziennie nadaje na Facebooku, kiedyś po prostu nie wiedziałeś, że ta upośledzona osoba tam mieszka. Teraz wiesz, że ta osoba upośledzona tam mieszka, i to nie znaczy, że media są złe, tylko po prostu ta osoba ma dostęp do wypowiadania się. Sure, dokładnie, ale. Żeby też zbalansować i nieco zniuansować. Kiedyś, jeżeli byłeś gnębiony w szkole, to to się kończyło z wyjściem ze szkoły. A teraz mhm. się nie kończy, bo są social media 24 na 7. Kiedyś twoi starzy mogli przepisać cię do innej szkoły, w której by cię nie gnębili, miałbyś świeży start, a teraz go nie masz, bo twoja cyfrowa tożsamość podąża za tobą. I jakby jasne jest też zestaw innych problemów dookoła technologii, których wcześniej nie mieliśmy. Ale jakby. Dajemy sobie zdecydowanie za, łatwy, za łatwą dyspensę, żeby nie brać odpowiedzialności za to, co robimy w życiu i sieci i potrzebujemy, żeby technologia była temu winna i żeby Zuckerberg był winny tego, że zachowujemy się jak kretyni. No ale powoli starają się jakieś e, regulacje nakładać na te social media, bo to jest rzeczywiście problem, że, że jeśli jesteś... E, jeśli ktoś dokucza w szkole, to dokucza ci 24 godziny na dobę. I to nie znika, zostaje w internecie, nawet za 5 lat ktoś to może znaleźć. Swoją drogą, masz dzieci i zastanawiam się, czy masz jakieś plany, jak implementować w sposób wychowania, to żeby te dzieci brały odpowiedzialność za swoje życie, czy raczej po prostu lidować w ten sposób, żeby one widziały, co ty robisz i starały się mimikować. Nie mam tego jakoś super głęboko przemyślanego. Na zasadzie jasne, próbuję, próbuję jakoś tam świecić dzieciom przykładem. One są jeszcze malutkie, więc pewnie nie, nie, nie kumają tego za bardzo. Wydaje mi się, że to jest w ogóle najważniejsze. Z drugiej strony, jakby, wydaje mi się, że trochę zaprzęgnięcie dzieci do różnego rodzaju nawyków i praktyk jest super ekstra istotne. Na zasadzie to jest dobry pomysł, żeby dzieci trenowały brazylijskie jiu -jitsu. Jakby fakie, yeah. a. Jakby, Tenujesz? Nie, aczkolwiek tylko i wyłącznie dlatego, że mam malutkie dzieci, bo jak tylko moje dzieci będą tyle duże, żeby zasuwać na brazylijskiej jiu czy co tam będą chciały, mm -hmm. to zasuwam z nimi. I jakby zaimplementowanie tego typu praktyk, które jakby zmuszają Cię do tego, żebyś robił trudne rzeczy i zmuszają Cię do wysiłku i wykazywania pewnego rodzaju pozytywnych postaw i paru innych rzeczy, jakby spowodują, że jakby będziesz trochę lepszym człowiekiem. Tak o tym myślę, ale nie mam tego super na głęboko przemyślanego jeszcze. Raczej po prostu day to day się staram. Spokojniejszym na pewno. Ja już troszeczkę zacząłem z Teraz jestem na redukcji siłowniowej i musiałem skończyć, bo po prostu za dużo trenuję. Jak jesteś, jak lubisz rywalizację, to ci się mega spodoba. Mhm. Ja po prostu, jak poszedłem, to byłem zszokowany, jak. jak Ludzie mówią, że to jest uzależniające i to jest, to jest rzeczywiście uzależniające. Także jeśli masz coś takiego, że jak widzisz, że ktoś coś robi lepiej od ciebie, to myślisz sobie: Kurwa, ja to robię lepiej. To, to to ci się na pewno spodoba. Ja byłem totalnie zajarany i będę wracał e, niedługo do brazylijskiej rodziców. I też, się, też mi się wydaje, że odkąd zacząłem przykładać się do tego, żeby robić trudne rzeczy, to mam wrażenie, że troszeczkę lepiej funkcjonuje, że jakby jestem taki bardziej poukładany i spokojniejszy przede wszystkim, bo czuję, że mam kontrolę. Bo jak nie robisz trudnych rzeczy, to boisz się ich i masz wrażenie, że nie masz kontroli nad swoim życiem. Uh -huh. Natomiast jak ja zaczęłam je robić, jest taki cytat: uh, The magic you are looking for is in the work you are avoiding. Okay. To jest coś, co mi przyświeca po prostu nad głową i staram się to robić cały czas i, i to jest coś, co naprawdę duże zmiany u mnie zrobiło. Odnoszę się do tego, co mówiłeś o tych trudnych rzeczach. No. Dokładnie to. Ja mam bardzo podobne doświadczenia. Że jak nauczyłem się, że jestem w stanie znaleźć się w trudnej sytuacji i sobie jakoś z nią poradzić. Na zasadzie jest takie bardzo proste ćwiczenie, że spróbuj zrobić 500 pompek. Zrobienie 500 pompek to jest kurde, dużo dla człowieka, który po prostu stoi i ma zacząć robić pompki. 20 to jest dużo dla człowieka, który ma zacząć robić pompki. Tak, ale jeżeli sobie założysz, że nie wyjdziesz z danego pomieszczenia, dopóki nie zrobisz 500 pompek, nawet jak będziesz je robił na zasadzie zrobię teraz 20, a potem zrobię 10, a potem zrobię 15, a potem będę robił jedną, ale będę to robił 8 godzin, zrobisz 500 pompek. I nauczysz się czegoś o sobie i będziesz zdziwiony, że kurde, nie wiedziałem, że jestem w stanie zrobić 500 pompek, a zrobiłem. Zajęło mi to 8 godzin, odpadły mi ręce, ale jakby zrobiłem, nie? Wczoraj słuchałem Jocałowi Linka. Kojarzysz Navy SEAL? Extreme Ownership jest obowiązkową lekturą w naszej firmie. Bardzo dużo słucham jego podcastu. Nie czytałem książki, zacząłem, ale ja, ja wolę wciągać podcasty. W każdym razie uh, opowiadał właśnie o tym treningu do Navy SEAL, tak zwane bat. Uh -huh. I mówił, że on prowadzi podcast z drugim gościem, który jest taki sam wielki jak on. Echo uh -huh. Dokładnie. I, I mówi do jako, znasz Twittera, którego jakby nie szabił przez 4 godziny, to już wiesz, że nie ma opcji, żebyś zrobił chociaż jedno powtórzenie więcej. On, on mówi tak, on mówi, no to na BAC jest tak, że przez 4 godziny robisz te ćwiczenia, a później jeszcze przez 5 dni bez snu. Dokładnie. I powiedział, że co jest ciekawe, że jedyne o czym myśli wtedy to, żeby zrobić jedno powtórzenie, jeden krok więcej. I że zawsze da się zrobić ten jeden więcej i to jest jedyno, jedyne o czym myśli przez te 5 dni. Także to bardzo ciekawe, bo od razu pomyślałem o tym, jak powiedziałeś o tych 500 pomkach, co i tak mi się wydaje, żebym nie zrobił. Spróbuj, myślę, żebyś zrobił, a tu, tu, ja dokładnie w ten sposób chodzę po górach, na zasadzie idę w góry, jakaś mega długa trasa i gdzieś tak od 20 kilometra, dobra, jeszcze jeden krok, jeszcze do tego drzewa, jeszcze za tego pogórka i, i w końcu dochodzę tam, gdzie mam dojść, tylko od pięciu kilometrów po prostu chodzę tymi malutkimi odcinkami, dobra, jeszcze do tego drzewa, dobra, to teraz postój dwie minuty, a dobra, I w okay. końcu dojdziesz. Ciekawe. Ja byłem ostatnio w górach, umarłem i nie idę więcej w góry, <noise> <noise> ale jak biegam, to rzeczywiście coś takiego robię. Bieganie, bieganie to też jest taki właśnie long term exercise, który wyciąga z ciebie właśnie, że jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze się nie poddawaj, co to jest, to jest bardzo fajne. Dokładnie to. Dobra, teraz możemy już kończyć. Jeszcze okay. po, powiedz ludziom, gdzie cię mogą znaleźć w internecie a mm, Gdziekolwiek na no, zasadzie możecie spokojnie wpisać Bartek Majewski, Bartosz Majewski, możecie wpisać kasbek przez C i gdzieś tam wam wyskoczę. Tak jest. I nie prowadzisz Instagrama. <laughs> Prowadzę, ale nie nieciekawego. Mhm. Ja byłem wyskoczony. <laughs> Dobra, dzięki. Kończymy. Dzięki.